Witamy, witamy w kolejnym podcaście. Cześć, cześć. Standardowo, oczywiście z Nekonem, bo jakby inaczej ten podcast tak będzie polegał. Chociaż może kiedyś kogoś zaprosimy. Kiedyś mnie wyeliminujesz, jak ktoś inny zastąpi. Tak, szukam osoby na twoje miejsce. Tak już myślałem. Proszę o CV tam, jakieś wiecie. Dobra, to ja mam już pomysł. Już Werfiego zaprosimy, będziemy wszech robić. No kurde, nie, wtedy, wiesz, ale nie, w sensie jak wiesz, robisz podcast raz na jakiś czas w trzech, to myślę, że spoko, ale wiesz, w dwóch już się robi ciężko dość podcast przez internet, bo sobie... Tak, szczególnie, że my nadajemy dużo, no ale to jest chyba normalne, mi się wydaje, w miarę, szczególnie, że przez internet, że... No chodzi właśnie... mi o to, że właśnie przez internet, bo jak na przykład widziałem podcasty, gdzie ludzie siedzieli nawet w czterech i to jest spoko, ale... jak widzisz, jak wiesz, kiedy ktoś chce coś powiedzieć, nie? Tam nawet siebie nie widzimy, także jeszcze ten lag pomiędzy internetami, tak. Więc sobie tak, to jest taka sekundka jeszcze, że końcówki zdania, wiesz, ty jeszcze kończysz, a ja już zaczynam mówić i tak dalej, nie? To jest to, no i to jest następna sprawa, to jest taka, że my jakby nie do końca się tak znamy, jakby prywatnie i też nie wiemy, kto jak akcentuje. Ty nie wiesz, kiedy ja chcę skończyć zdanie i wiesz, ja teraz tak zakończyłem znowu zdanie jakby kropką, ale jeszcze mam coś do powiedzenia, ale jakbyśmy się tak dalej z pół roku. Ale to i tak, wiesz, czy cię znam, czy cię nie znam, to mogę mieć z tym problem. Ja mieszkam z Natalką już ile lat i ona czasami tak kończy zdania, że mówię, to już koniec, bo ja nie wiem, coś dalej będzie, jakaś historia, no nie, skończyłem, mówię, to tak skończyłaś to zdanie, że ja nie wiedziałem, że to już koniec. No tak bywa, tak bywa, ale tak myślę, że łatwiej do zrozumienia, jeżeli byśmy się znali. Większa szansa przynajmniej na to jest. Nie? No ale to w tym podcastie w sumie się poznamy, to wiesz, zaczęło się wszystko jakby przez to, że prowadzimy kanały o Naruto, a kto wie, może to będzie przyjaźń. Tak no jutsu, wiesz, Sasuke, tak Naruto i na koniec, nie wiem, jeden będzie drugi wspierający. O Jezu, nogę muszę zrobić na drugą. Wiadomo, z podcastu na podcast coraz lepiej raczej wychodzi ta nasza konwersacja. Tak, to zależy od tematu, bo wiesz... Raz masz więcej do powiedzenia, ale ty na dany temat, bo ty o Sakurze to ty tak się rozwinąłeś. Ja bardziej o tych postaciach, tych też tam troszkę nagadałem, to zadajesz tam jaki temat. Ale dzisiaj będzie właśnie poznawanie siebie też, bo robimy, tak jak widzicie pewnie po tytule już dawno, dzisiaj będzie podcast o twórczości ogółem, czyli tak naprawdę poznamy swoją historię trochę też. Zobaczymy wspólne rzeczy, albo to coś, co nas różni. YouTube'owa historia, mówisz? Co? Jeszcze raz. YouTube'owa historia, mówisz, że będzie omawiana? Trochę, ja nie mam zamiaru mówić o tym kolejny raz, ale coś tam można zahaczyć. Ogółem to jeszcze tylko takie małe zmiany, bo ja ci też nie mówiłem, ale ten podcast będzie teraz wychodził we wtorki o 16, bo ja zrobiłem pewien myk, co jest w sumie też fajnym momentem do uzasadnienia, dlaczego tak zrobiłem w późniejszych momentach, bo jest ku temu powód, który też się wiąże w ogóle z tematem, nie? Ale to już później rozwinę, także jeżeli czekacie na ten podcast, to już ten wychodzi we wtorek o 16, dlatego w poniedziałek może będą komentarze, gdzie podcast, czemu podcastu nie ma? Oszukani zostali po prostu. Oszukani, czemu we wtorek? Skończyli się już. Wiecie, my to nagrywamy w piątek, jest 13.11, ja spokojnie sobie to zdążę zrobić jeszcze dzisiaj, prawdopodobnie, albo jutro, ale wrzucę go o 16, no i zaraz powiemy czemu, w sumie później powiemy czemu, no i oczywiście jeszcze oczywiście będę nadużywał, ja tak mam na przykład, że jak jakieś słowo mi wejdzie, to ja mogę używać go na przykład 50 razy w jednym zdaniu, czemu by ja nie? Tak samo z także, ja mówię, także. A ja mam także losowe słowa. Nie tak, że jedno zawsze powtarzam, tylko wkręci mi się jedno i puf, leci. Też tak bywa. No, ale żeby przypomnieć, to oczywiście na Spotify'u i różnych innych platformach to wszystko jest. Linki macie w opisie, to tak w ramach wstępu. I co, lecimy z tematem. To może... nie wiem, zacznij od... Jak ty zacząłeś, bo ja nie znam twojej historii, jak ty zacząłeś na YouTubie i to też będzie może jakieś takie pytanie, które pewnie się pojawia u ciebie wielokrotnie, może... przynajmniej będziesz mógł to wyjaśnić. Nigdy nie wyjaśniałem akurat. Jak z mojej perspektywy pojawiłeś się nagle, no nie wiem ile czasu temu już, mam słabe poczucie czasu teraz, ale z rok, dwa lata temu pojawiłeś się tak... nie wiem, czy coś wcześniej robiłeś, także opowiedz. Aż dwa lata nie, to aż za dużo historii. To nawet jest związane mocno z tobą, ogólnie zaczęcie się mojego narutowego kontentu. Bo pierwsze co, ja zawsze byłem maniakiem tym Naruto, nie? Ja byłem na tyle chory, ci mówiłem, że oglądałem to tam po kilka razy, tak, całą mówiłeś, serię. No i przede wszystkim to robiłem takie coś, jest takie coś jak reaction video na YouTubie, nie? No i oglądałem po prostu zagranicznych ludzi, którzy oglądają Naruto i oglądałem z nimi tą serię od początku do końca, tak powiedzmy 6-7 razy, z różnymi ludźmi. Cały czas, codziennie. No i ja sobie zawsze też wchodzę na klipy przy tej okazji.
No i tam oglądałem Reaction to Madara kontra Alliance Shinobi, nie? Ale co, no jakie się... klipy? W sensie kawałki, urywki? Tak, anime, tak, urywki, urywki no. tego, jak ktoś na to reaguje, nie? Mhm. No i sobie to oglądałem, no i mi się pojawił film Wodyma. Ja nigdy nie wiedziałem, że w sumie ktoś tam nagrywał jakieś filmy o Naruto i tak dalej. Mi się to pojawiło w listopadzie 2019, na przełomie 2020, nie? Mhm. No i se wchodzę, mówię o Madarze, gościu, że czy Madara pojawi się w Boruto? O, taki ten odcinek Wodyma. Nie no, spoko, fajny głosik. Wodyma tak Wodym coś takiego robił? A czy chodzi ci może tak, Werfiego? Tak. To może i był Werfi. Teraz nie jestem pewny. Tak, no tylko kliknąłem raz, no i zaczęliście wszyscy się pojawiać. Wszyscy z Naruto tego. Eliasz tutaj, Wodym, Werfi. No i wszedłem w swoje filmy, takie stare, stare filmy. Takie ciekawostkowe. Takie, no. No i też sobie mówię, kurczę, w sumie takie coś na YouTube'a to jest takie coś do zrobienia. Mówię, że to się da zrobić. Mówię, że tak oglądałem te wszystkie kanały i tak sobie pomyślałem, że to jeszcze nie osiągnęło takiego poziomu, jak na przykład za granicą, jak Swag Kage wyznacza granice jakby merytoryki, to mówię, kurde, jest tutaj dużo do zyskania. Niestety nie wiem, ale mów. No to mówię, że jeszcze tam jest dużo do zrobienia, jest duży taki pułap, który jeszcze można osiągnąć i to jakby ten content jakby nie jest skończony. To mówię, kurczę, kiedyś chciałem sobie coś tam nagrywać, to bym sobie może zaczął, bo ja chciałem z Ligi Legend nagrywać, nie? Bo ja boostowałem w LoL'a, dużo grałem, miałem mastera, w sensie bardzo dobry byłem. Troszkę jestem niezły teraz, bo dawno nie grałem. No i tak się zdarzyło, że sobie miałem nick w LoL'u Neko Mid Shinigami Neko, tak się nazywałem. No ale Neko to każda dziewczynka z Japonii ma kanał. No to mówię, Neko. To Neko on, mówię, tak z dupy, totalnie. No, Neko on, założyłem sobie kanał. Jeszcze miałem tak sobie, bo ja też dużo jakichś Xayo oglądałem tam na Twitchu i tak dalej, mówię, może sobie shoty porobię, coś, i wiesz, i zacząłem też shoty robić. Pierwszy odcinek na moim kanale to był shot, na 2020 gdzieś w styczniu, no ale potem mówię, no te Naruto bym sobie nagrał i zobaczymy, jak to wyjdzie. No i tak zacząłem sobie nagrywać. Zawsze tam o Madarze jakieś wideo wyszło, potem jakieś 5 OP Jutsu, które, nie wiem, algorytm złapał to później, ale to... No potem, wiesz, nagrywałem, tam miałem po 100 wyświetleń, po 50 wyświetleń, tam miałem 200 subów i wszystko sobie tak, no po prostu sobie nagrywałem i sobie założyłem takie coś, nie? Mhm. Że nie patrzę na wyświetlenia, ale każdy następny film musi być lepszy od poprzedniego. No, zawsze muszę coś poprawić. Nie ma takiego czegoś, że będzie, wiesz, taki sam. I na dodatek moim zadaniem jest zebranie jak największej ilości dobrych filmów. Wiesz, nie interesowało mnie to, czy on ma 50 wyświetleń, czy tam wpadnie w coś. Tylko żeby jak najlepszy w mojej ocenie był, żebyś, jakbym się jakby stawiał w roli widza, jakbym ja chciał jako widz, kurde, jak wiesz, ja byłem swoim widzem. Wiem, o co ci chodzi, jakbyś był, stawiali się z perspektywy widza, czyli ja subskrybuję ten kanał, więc chcę wszystkiego co najlepsze, nie obchodzi mnie, co bym chciał zobaczyć, 5 wyświetleń, czy ma 1000, czy ma 100 tysięcy. Tak, i co bym chciał zobaczyć i chciałbym, żeby te materiały były jakieś ciekawe, jakieś merytoryczne, szczególnie, że ja byłem zero w montażu, jakieś zdjęcia z przejściami robiłem w 2020 roku. To ja nie był 2014, ty robiłeś w 2014 roku. Ja robiłem to w 2020 roku. Zwykłe przejście, nawet nie przejście, po prostu przenikałem sobie zdjęcia, nic więcej się nie działo. I ja mówiłem, dobra, jebać ten montaż, ja sobie po prostu skupię się na tym, co mówię. Skupię się na pisaniu scenariusza, skupię się na researchu i jak na takich merytorycznych materiałach, jakichś, wiesz, jak najdłuższy. Na datek robiłem sobie takie jeszcze wideo, takie... pod kontrowersje specjalnie, czyli tak podchwycałem tematy, nie? Czyli po, już przykład, te były pod publiczkę. Tak, pod publiczkę, takie już centralnie, że przykład, co jest nie tak z jakąś postacią, taka seria, co jest nie tak z Obito. I tam specjalnie jechałem tą postać, że nie wiem, jak on się wydostał z tych głazów i tak dalej. Wiedziałem, że ciekawe, że można na każdy temat powiedzieć dwa różne scenariusze i z jednym i z drugim się zgodzić. To jest tak, bo jest to dziwne rzeczywiście, te jego głazy i tak dalej, ta historia Obito, bo jest nazywana plot holem. Ja wiedziałem, dobrze wiedziałem, że da się to jakoś wytłumaczyć, bo to jest w końcu Naruto, ale specjalnie jakby negowałem to, a potem zadawałem pytanie i też co o tym myślicie i czy gdzieś popełniłem błąd. No i wtedy, wiesz, nagle pojawiały się te komentarze, bo jak ludzie widzą, że ktoś robi błąd, to nagle od razu chcą ci go wytknąć, bo jak zrobisz wszystko dobrze, to nie. Napisał ci, nielicznie ci napiszą, że spoko, fajnie, ale jak już zrobisz błąd, no to wtedy coś ci napiszę. No i oczywiście to sobie wysyłałem na grupki gdzieś tam, Naruto, Boruto, Polska i tak dalej. No to tam się wtedy ludzie
i odpalali, w sensie po prostu pisali komentarze. Ja tak w sensie bardzo łagodnie podchodziłem, to ludzie też w komentarze bardzo łagodnie podchodzili, to sobie tam wymienialiśmy się i potem dopiero w sierpniu, wiesz, w sierpniu, w tamtym roku, 2020, czyli niedawno, w sumie pół roku temu, może nie całe pół roku temu nawet, a pół roku temu. No i nagle, wiesz, algorytmy mi skoczyły z dupy, nie? W jakimś omówieniu Boruto nagle dostałem, ja zawsze miałem tam 300 wyświetleń, to nagle zrobił 1200 i potem nagle ten film 5 Opejutsu, który uważam za straszny i tego bardzo nie lubię, ale nagle on wybuchł do tam 30 tysięcy i nagle okazało się, że dziennie robię 60 tysięcy, 70 tysięcy wyświetleń z tych wszystkich filmów i nagle wszystko zaczęło rosnąć tam do 5, 10k, 12k. No i wiesz, każdy mój nowy film miał tak po 15, tak miałem zbliżone liczby do ciebie. No. Na przełomie sierpień, wrzesień, październik, to powiedzmy październik, grudzień, no to miałem takie do 20k, 25k takie wyświetlenia na film niedzielny. No to mówię, świetnie. No to mówię, kurczę, fajnie. Na cokolwiek, to jest zajebiście. Tak. No teraz na przykład mam jakby duże spadki, ale to jest moja wina, w sensie nie nagrywam niestety przez czas, to jest trochę czasu. Czas mi troszeczkę zabrania, bo ja mam i pracę, i studia. Dziewczyny się pozbyłem, to mam troszkę więcej czasu. Trochę więcej czasu będę miała na kanał Naruto. Tak, tak. Zawsze było mi zarzucane, że nie mam czasu. No, teraz mam troszeczkę więcej. No i też planuję się tam troszeczkę odpalić. Tam za miesiąc dopiero będę mógł. I bardziej robić te materiały takie jakie ja bym chciał, a nie takie, jakie muszę. Bo tak jak sobie mówiliśmy... Nie, to ja mówiłem na streamie kiedyś, nie kiedyś, tylko dwa tygodnie temu. Jak mówiłem przy okazji Werfiego, że jego nieregularności na przykład i ciebie i mnie, że my jesteśmy, bo się bardzo różnimy. Ja tak, i ty tak, jesteśmy, jest jak my robimy jak program telewizyjny. My co tydzień o tej jednej godzinie jest odcinek, co by nie było. Czy nam się chce, czy nam się nie chce, ten odcinek ma być i już. Tak. A Werfi to jest bardziej taka osoba, którego raczej mi się wydaje, że... Czy nie wiem jak jest, mogę teraz pierdolić głupoty i on może po prostu jest zajęty i ma coś tam, ale mi się wydaje, że to jest taka osoba kreatywna, że on nie chce wpuszczać co tydzień odcinek, bo musi, bo tak, bo mu na tym zależy bardzo. Może mu zależy, ale nie chce tak robić. Ogólnie jakby mówił o tym podcaście u Mugiego, że on właśnie tak się czuje, że on chce robić, wiesz, tylko zajebiste filmy, a nie robić jakby wyświetlenia. Tak, powiedzmy, że on taki bardziej... jakby kreatywny jest? Może nie kreatywny, bo ciężej z kreatywnością. Bo to zależy, na przykład widzisz, nie, że będę chciał siebie wybierać, ja też bym chciał mieć jak najlepsze filmy, nie? W sensie i pod względem montażu, i tego, co tam gadam, i tak dalej, i tak dalej. I no ja z mojej perspektywy nie jestem w stanie już bardzo wysoko wskoczyć, wyżej, nie? Bo to, że ja wrzucam to tydzień, wiesz, to ta regularność i nieregularność i jedno i drugie ma plusy, nie? Bo tak, jego nieregularność polega na tym, że on ma robi teorię, więc tutaj trzeba dużo więcej researchu niż do jakiegoś takiego ten. Tak, nie tylko researchu, ale wiesz, jakby dużo własnego pomysłu, bo my często opieramy się na faktach i dodajemy do tego swoją opinię. Wydaje mi się, że to jest... Wiesz, nie sprawdzałem tego, domyślam się, że duża część albo po prostu część jest z jakichś angielskich for czy coś, nie? Zalążek pomysłu chociażby, ale zapewne tak, dopisanie jest jego albo nie wiem, nie będę do nikogo oskarżał, niech sobie robi co chce. Chodzi mi o to, że on ma trochę trudniej pod tym względem, nie? I dodatkowo ja widziałem tam u niego dwa chyba filmiki i jeszcze w jednym skomentowałem, chyba o chorobie Itachiego bodajże. I on ma, wiesz, nieporównywalnie lepszy montaż niż ja, czy ty kiedykolwiek, nie? Pod każdym filmikiem, nawet pierwszy pewnie ma lepszy niż ja mam kiedykolwiek. No, wiesz, to jest takie coś? Nie umówię z Tuśkowi. Tak, no wiesz, ja sobie mogę zmutować ten film i już będzie mi się dalej podobać. Bo to po prostu jest fajnie zmutowane, właśnie, fajnie wizualnie to jest zrobione. Bo mocno się pod tym względem różnimy, bo on robi właśnie takie... pod względem kreatywności musi dużo więcej od siebie wnieść. Ja też robię research często do jakichś filmików, pokroju wszystko o czymś tam, coś tam. Muszę to wszystko spisać, przetłumaczyć, sprawdzić, bo to nie jest tak, że ja wchodzę... Nie zawsze jest tak, bo czasami się zdarza, że wchodzę na jedną stronę na Naruto Wiki i po prostu spisuję wszystko, co tam jest, bo jeszcze każdy odnośnik, każdą tam rzecz muszę sobie sprawdzić, wszystko sprawdzić. Wiesz, czasami mam coś takiego, że hej, to trochę mi się nie zgadza z tym, co pamiętam i muszę wtedy obejrzeć ten odcinek, który ten... To też...
trochę czasu. Tylko, że o czym mówię, ta regularność i nieregularność ma swoje plusy, jak zauważyłem, bo ja przecież w styczniu nie nagrałem ani jednego filmiku i to było zamierzone. A w grudniu tam ostatni filmik, który wrzuciłem, to było podsumowanie mojego roku, który tam, nie wiem, czy teraz ma chociaż 10 koła. I no to nie jest w ogóle Naruto content, nie? I teraz rzuciłem pierwszy filmik w lutym, ciekawostki z Naruto i one po prostu w kosmos wyszybowały, nie? I teraz zależy jak na to patrzeć, bo ja jestem świadomy, że ludzie mają takie, na tym filmiku Werfi, znaczy na każdym filmiku Werfi ma dużo wyświetleń, tylko że to działa o tyle spoko w jego przypadku, że on ma na każdym filmiku spoko wyświetlenia, ale ogólnie ich ma pewnie mniej niż ja, czy nawet ty, bo jak ja, wiesz, on wrzuci jeden filmik, który ma 70 koła raz w miesiącu, a ty wrzucisz cztery w tym czasie, które mają 20, to już masz 80, on ma 70, nie? I tak jeszcze jest, algorytm tak działa, nie wiadomo jak działa. Tak naprawdę algorytm to jest tylko domysły, tak. Mit i nie wiadomo co jeszcze, wiesz, taka legenda, półprawda, półnieprawda, o tym też sobie powiemy na pewno i to może... Tak, tak, ja mam tam napisane. Ale jeszcze do czego chciałbym wrócić, to że na przykład w moim przypadku, ja też od zawsze miałem coś takiego w głowie, że ja chcę robić najlepszy, jak to jest możliwe, filmik, jaki jestem w stanie zrobić. Czasami się to udawało, czasami się mniej udawało, czasami wychodziło całkiem przypadkiem, o czym też później powiem jeszcze, ale wiesz, od zawsze miałem coś takiego i możecie, wiecie, się śmiać, że haha, co ty gadasz, jak twoje ciekawostki były jakieś tam chujowe czy coś, ale to było najwięcej, co ja wtedy mogłem z siebie dać, nie? Albo ja uważałem, że wow, ale to będzie zajebiste. Później trochę też to zmieniłem, bo zauważyłem, że to jest takie, to jest wpędzanie siebie w takie coś, że zawsze jest coś do poprawy, nie? Ja kiedyś, zacząłem montować, zacząłem, tam nie wiem, z rok temu, chciałem te filmiki dużo lepiej montować, zacząłem wstawki z Naruto wstawiać, bo przedtem od razu mi wywalało ten, copy strike. ID content, no. Tak, i zrobiłem coś takiego, że w jednym filmiku, teraz nie pamiętam którym, chyba o naturach czakry, ja spędziłem nad, nie wiem, 30 sekundami montażu, cały dzień, żeby zrobić jeden głupi efekt, który mi się podobał. I nikt by go nie zauważył, nie? A ja spędziłem na ten cały dzień, bo chciałem mieć jakiś taki fajny, super materiał. To jest troszeczkę boli, że ten szczegół, taki dopieszczasz malutki szczegół, ale okazuje się, jakby go nie było, na przykład w następnym filmie, no to jest niczym się to nie różni, to troszeczkę boli. Tak. Jeżeli na przykład masz na tym spędzić, powiedzmy, ten cały dzień, no to nie jest to opłacalne, chyba że tak jak właśnie jesteśmy Werfim, czyli po prostu możemy dodać film, kiedy chcemy, no to wiesz, tu chcesz zrobić godzinkę, jutro chcesz zrobić godzinkę i sobie dopracujesz ten film tak o picobello, nie? A jakby, tak o, no to tu masz ciężko, bo ty masz też jakieś dwa filmy chyba masz tygodniowo, teraz może trzy nawet, plus masz streamy. No z podcastem licząc trzy, no. No i to wiesz, tak jest, no, ale tak samo mam. Ja cierpię teraz na brak czasu, o czym jeszcze powiem, bo niedługo prawdopodobnie pojawi się wywiad u Mugiego ze mną. To tam chcę powiedzieć, dlaczego tak jest, więc to jest taka wstawka do tamtego podcastu, w którym powiem kilka nowości, o których może nikt nawet nie ma pojęcia. Nowości związane ze swoim czasem, tak, ogólnie? Też i w ogóle z całą przyszłością kanału i dlaczego tak, a nie inaczej, no to już temat jest na tamten, tego nie wszystko powiemy tutaj. No to może powiedzmy sobie przy tej okazji czasu, dlaczego... To nie jest takie coś, że wchodzimy sobie na Naruto Wiki, odpalamy sobie Adobe Audition / Audio City, cokolwiek, tak. I po prostu mówimy i wysyłamy do montażysty lub montujemy sobie tam dwie godziny i powinniśmy robić film codziennie, praktycznie, jeżeli byśmy chcieli. Dlaczego to tak nie działa? Oczywiście, to jest do zrobienia, nie? Nawet tak. Bez zaplecza, tylko wtedy... Jest do zrobienia, tylko trzeba... Nie macie czasu. Tak, macie zero czasu i te materiały są chujowe, bo... Nie da się, moim zdaniem, zrobić, no chyba, że jesteś tak super, wiesz, energiczny, pod względem jest to możliwe jakoś, no, ale patrz, no. Jest to możliwe, ale to wszystko, to zależy od jakby, od osoby, bo tak. Ja też, mówiłem na streamie takie coś, że na przykład, ten na przykład omówienie Boruto we wtorek musi być, ja między niedzielą a wtorkiem po prostu muszę siąść, bez scenariusza, oglądać sobie screeny i zacząć mówić, nie, jakby... Nie zawsze jest tak, że ja mam dobry humor, czy
coś, tak, wiesz, wszystko jest no u mnie dobrze, że tak. Ja siądę, siema, siema, dzisiaj witam was, no. Wiesz, jeżeli ja to robię sztucznie i na siłę, to będzie chujowe i no, to jest powiedzieć. Takie... Ja teraz z ręką na sercu mówię wam, że jakiś procent moich filmików, które nawet możecie uważać za zajebiste, one były robione w momencie, w którym ja czułem się jak gówno totalne, nie? Ale wiesz, miałem właśnie coś takiego, ja muszę to nagrać i było wtedy takie, wiesz, ja siedzę, mówię, kurwa, żyć mi się nie chce. I zaraz. Cześć, witam serdecznie, dzisiaj porozmawiamy o tym i o tym. I tak, ale to, my to ja, było i takie o Jezu, coś. Ja tak ci mogę powiedzieć, że moje wszystkie chyba filmiki przed jakieś 5-6 lat, ja myślę, że wiesz, nigdy się nie badałem na ten temat, ale myślę, że depresja to tam była na luzie, to ja wysoko? Miałem tak zawsze, że ja siedzę przyjebany taki, w ogóle żyć mi się nie chce, ale mówię, ja miałem taką motywację, że nagrać muszę nagrywać, nie? Ja wtedy nagrywałem dla, wiesz, 100 osób, nie? Czy coś. Nawet jeżeli, o ile aż tyle było wyświetleń. I ja mówię, ja robię to i to, bo miałem jakiś tam cel i to pchałem, nie? Mimo tego, że to było takie, wiesz, no takie aktorzenie, no. Bo ja nie czułem się na tych, nie czułem no, się na siłach, ale mówię, zrobię to. No i to w sumie nie odnosi się tylko jakby do nagrywania na YouTubie, to się odnosi do wszystkiego. No, tak. Wszystko, co robione takie... zależy też kto, na przykład ja tak mam, że jak ja robię nie na siłę, ale na przykład nie chce mi się, czy coś tam się dzieje, no to ja słyszę, że to nie jest dobre, bo to jeżeli nie jest takie naturalne, aż takie plastikowe, to nieraz słychać na tych odcinkach, no to nie jest takie dobre, no niektóre są osoby, że wiesz, tak jak mówiłeś, są niektóre takie, wiesz, przyjebane tutaj w sensie humorem złym, na pstryknięcie palca, pyk, zmieniasz się, siema, siema, witam was i też co tacy ludzie. Oczywiście no, to nie będzie tak dobre jak wiesz, tak, posiadanie dobrego humoru jakby... i mówić o dobrych rzeczach, no ale to też ma jakby swoje plusy w tym, że czujesz się przyjebanie, robisz temat, który jest równie przyjebany, nie? To z drugiej strony masz coś takiego, że możesz na tym lepiej wypaść, po prostu mówisz takim głosem, że gościu, no. ja wiem co czujesz, nie? I chyba że się nagrywa jakiś depresyjny film. Jak się takim moodem leci, w sensie masz jakiś temat, mówisz, dobra, dzisiaj nagram o śmierci Nergiego, dlaczego była taka i teraz mówisz. No, dlaczego była smutna. Ta śmierć Nergiego. No, dlaczego była straszna, smutna i tak dalej, tak, no. Tak. Idąc tym czasem dalej, no to czemu nagranie nie ma 5 minut? Nie wiem jak ty masz, prawdopodobnie masz tak samo, że masz lepiej. Mi największe trudności sprawia nagrywanie. W sumie nie wiem czemu, jeżeli mówię, to mówię normalnie, tak. Ale jak nagrywam, to jestem zbyt pedantyczny, w sensie pomylę jedną literkę i muszę powtórzyć całe zdanie, żeby to brzmiało lepiej, bo jeżeli mówisz jakieś zdanie pewnym akcentem, to jeżeli potem chcesz zmienić jedno słowo, no to potem jakby to wychodzi, jakbyś mówił jakby już następnym zdaniu albo całkiem co innego, tak, to trzeba zdanie powtórzyć. Akcent, tak, powiedzmy ja nagrywam, dalej mówię jakby, jeżeli, nie, powiedzmy jak nagrywam scenariusz na niedzielę, to jeżeli film ma 8 minut, to mi się zdarza 40 minut nagrywać. 40 minut ma nagranie. To jest, mi się wydaje... Tak słabo. Mój rekord to chyba jakiś filmik 10-12 minut, to 2 godziny próbowałem. Ojoj. I to było takie... Już nie dam rady, dlaczego jestem taki głupi, dlaczego nie umiem powiedzieć czegoś, co tam napisałem, a za 5 sekund jestem w stanie to powiedzieć. To jest takie... Tak. Wiesz, kto tego nie miał, ten nie wie o co chodzi, ale to jest takie... Tutaj jesteś w stanie normalnie powiedzieć, ale jak już tak się bardzo starasz, próbujesz tak ten, skupić się i tak dalej, to nagle nie da się tego powiedzieć. Mówię, kurde, też mi to denerwuje. No i miałem najdłuższy film, to miałem... Najdłuższe nagranie to miałem godzinę 50 minut, ale ten film miał 28 minut. Overall. To było o Madarze. Nie, po prostu, no, ja też tak mam. Być może tam część się wiesz, i tak na pewno są błędy w moich filmikach, gdzie gdzieś się przejęzyczę, albo powiem coś tak trochę niezrozumiale, no, albo to na pewno. Jakiś, czasami jest taki puk. Ja tak mam coś takiego i no, nawet powiem, w tym podcaście jest coś, że nie wiem czemu tak się dzieje, ale ostatnio mam tak, że czasami jest taki dziwnie mi się dźwięk modyfikuje przez dosłownie milisekundę, nie? Ale to słychać. Nie wiem, czym tak jest, no i czasami to poprawię, czasami to nie poprawię, ale ja już trochę się nauczyłem pisać w ten sposób, jak chcę to mówić, żeby mieć ewentualne ten, wiesz... Tak, ja wiesz, coś na błąd, pym, nie? Żeby nie wybuchało ci. Piszę takimi krótkimi zdaniami, albo dużo przecinków, gdzie mogę się zatrzymać, gdzie jak coś powiem źle, to od czego będę mógł zacząć, a na przykład jak zazwyczaj piszę... Taka pauza, jakoś, żeby była. Ja mam podzielony zazwyczaj scenariusz na takie... Ja piszę to ogólnie w notatniku, nie? Jak mam trzy, cztery wiersze, to jak jestem na przykład w pierwszym i się pomylę, to wszystko od nowa.
W drugim to już zaczynam dalej, dalej, dalej. Mhm. Może naprawdę, naprawdę, nie wiem, siedzę nad tym, co powinno trwać tam minutę, 10 minut, to się wkurwiam, po prostu usuwam to i od nowa wszystko, nie? I to jest irytujące, mega, tak. Tak, no to nie spodziewałem się. To cieszę się, że masz takie same odczucia i kurwa, tak. Nie jestem sam, bo te nagrania dla mnie sprawia największą trudność. Dla mnie montaż jest trudny, ja się go uczę cały czas, ale to nie jest dla mnie... nieprzyjemne, nie jest dla mnie nudne. No to i tak ci powiem, że ja nie przepadam. W sensie czasami lubię, ale to jest raczej tak, że fajnie wskoczyć, pomontować coś i tyle. Bo ja na jeżeli przykład masz teraz, czas. Tak, no. Jeżeli mam czas i jeżeli po prostu, albo muszę, nie? To czasami fajnie, bo tak na przykład stało się z ciekawostkami. Przez te pierwsze ciekawostki, te nowe, montował Tusiek, a teraz od, nie wiem, miesiąca, ja wszystko muszę montować, więc dodatkowo nie mam czasu. Wiesz, pierwsze ciekawostki mówię, ej, kurde, jak to fajne jest, bo dawno tego nie robiłem, nie? I mówię, o, tutaj efekciki, ale jak, wiesz, próbuję zachować tą samą stylistykę, to ostatnie ciekawostki już takie... O Boże, ja już we wtorek powinien mieć to zmontowane, wrzucić dla wspierających, a mi się nie chce totalnie i robiłem wszystko tylko, żeby nie montować i w środę rano przysiadłem, dopierdzieliłem ile się dało i zmontowałem to, nie? I to było takie właśnie... No i to jest też problem, że to nie jest... Nigdy nie przepadałem jakoś. Tak, to też jest problem, że no, ludzie nie są robotami, nie? W sensie, tak. Jeżeli ci się chce i jakby czujesz się na siłach psychicznie i fizycznie dobrze, i masz czas, to wtedy to wyjdzie dobrze. I to jest zajebiste właśnie, jak robi Werfi, czyli on ma na przestrzeni miesiąca. Tak. Cały czas jego kwestie poruszamy po prostu no, jakby z tej samej branży, powiedzmy, jest. No, to samo nagrywa. Ta sama tematyka, tylko że inaczej to robi, no. I tak, właśnie no troszeczkę... chciałem to dodać. Jesteśmy podobni w miarę, nie? Bo on robi to tak... On robi widowiskowe rzeczy, nie? Ciekawe takie pod względem teoria, to może coś ma, czego ja nie zauważyłem, to też jest znaczy, ogółem to nie jest mój klimat, od razu zaznaczam, ale na przykład ta choroba Itachiego bardzo mnie tutaj wciągnęła i jak obejrzałem to mówię, hej, jesteś wtedy to już w ogóle było coś takiego, jakbyśmy byli z wrogich obozów trochę, ale mówię, i tak obejrzę, bo mnie interesuje to po prostu, temat mnie interesuje, lubię Itachiego, obejrzę, i mówię, kurde, to jest super zmontowane i tak dalej, rozumiem, dlaczego ludziom to się podoba. On robi takie, nie wiem jak to nie jest show, ale chodzi o to, że on no ma to bardzo takie widowiskowe, można być filmowe, a ja robię coś innego, bo mnie bardziej interesują rzeczy takie właśnie z lore Naruto, które już tak, tam tak. Są, tylko trzeba no. Je trochę odkopać, bo były na przestrzeni całych tam 720 odcinków. Tak, my mocno opieramy się, no. My mocno opieramy się bardzo na faktach, takich jakby tak. Właśnie na lore, jakby dodajemy do tego swoją opinię, swoje obiekcje i ewentualną teorię. I jakby to tak działa. On jakby bazuje właśnie na czymś od zera, powiedzmy. Ma tylko jakiś podkład, w sensie, nie wiem, historia Orochimaru i jego rodzice. To pamiętam ten film, bo oglądałem. No i na podstawie na przykład dwóch, trzech zdań zawartych w anime, on wymyśla całą resztę historii. To taki bardzo podobny do fanfiku, powiedzmy, jest. W sensie, mówiliśmy o tym, że to nie jest łatwe. I to jest bardzo jakby fanfic, ale oparty na uniwersum. No to wiemy, że to nie jest łatwe i wiemy, że... Tak, ja kiedyś miałem straszne takie, wiesz, właśnie... Ja się kiedyś wkurzałem, że Werfi powstał w ogóle, bo on wlazł z buta, wiesz. Mocno ja się sobie byłem, nagrywam od lat, a gościu wbija... I robi miałeś monopol jakby, tak? Monopol miałeś jakby na Naruto. Znaczy, dobrze, że go nie mam, koniec końców, o czym też później powiem. Bardzo ale, dobrze, no. Ale w sensie ten, ale też chodziło mi o to wtedy, nie? Że coś takiego, że ja tutaj, kurwa, pracowałem na to x lat, nie? Ja tu siedzę, a wbija sobie jakiś typ, montuje filmiki, leci jak po jakimś tym, dobrych pilsach, I robi albo większe wyświetlenia, albo podobne, w ogóle z dupy nagle wyszybował, nie? I robi teorię, czyli wtedy dla mnie było takie, o, on robi łatwe rzeczy, nie? A to nie, to nie jest takie banalne, jakby ktoś myślał, no tym bardziej, że to trzeba opakować w coś ciekawego, nie? A nie, że przepisujesz rzeczy, które gdzieś tam są wypisane, bo... Wiesz, zawsze ci powiem, ktoś argument ci powie, jeżeli to jest takie łatwe, to sam to zrób, nie? I tak dalej. Tak. I to jest tak samo ta... Dobrze, że ktoś się pojawił, jakby ta scena się rozrasta, bo są dwa ku temu powody. Tak jak po pierwsze mówiliśmy sobie algorytmy, czyli na przykład, jeżeli ty byś nie nagrywał i Werfi, ja bym został jakby sam, no to powiedzmy mój film by się wyświetlał, ale jeżeli ty nagrywasz film na przykład w niedzielę, czy Werfi nagra film, to nagle mi wyświetlenia skaczą. Z takiego powodu, że obok waszego filmu pojawia się mój nagle w polecanych, albo jako następny film i tak dalej. I tak samo działa między wami. U
widzów Werfiego pojawia się twój film, mój film i na odwrót, nie? I to jest po pierwsze. Po drugie, to jest właśnie wzajemne napędzanie się, czyli coś tak, bardzo zdrowego, jakby rywalizacja, jakby to jest znane wszędzie. To nie jest YouTube, to jest sport, to jest nauka, to jest wszystko, tak? Ale myślę, że ja bym poprawił montaż, gdyby nie Werfi. W sensie, myślę, że... może by się tak wydarzyło, ale nawet przez chwilę bym o tym raczej nie myślał, takie, że... Tak, jeżeli coś się kupuje, sprzedaje... Ja muszę zrobić ten montaż, bo tak. W sensie, zanim powstał Werfi, był jeszcze Wodym, który robi też dobry montaż, nie? Od samego początku. Ale on sobie był, on robił jakiś tam temat anime, a ja miałem to, tak wiesz, w dupie. No ja robiłem swoim stylem, czyli obrazki, jakieś przejścia. Tak, bo ludzie jakby coraz i tak, więcej. Tak, ludzie i tak to oglądali. Tak, córki. Ale jak na przykład zobaczyli montaż u kogoś innego, kto ma podobne wyświetlenia, wiesz, no to zaczęli ci pisać pewnie, że słaby montaż, że Werfi ma coś tam. Może tak. No, wiesz, to tam, czy to obchodzi, czy nie obchodzi, to nagle ludzie tam gdzieś obudzili się, że można to robić lepiej, da się to robić lepiej. No. I teraz jednak trzeba było coś zmienić, trzeba było, nie trzeba było. Jeżeli chcesz się rozwijać, no to jakby musisz jakby podążać za, powiedzmy, czasem. Jeżeli ktoś coś robi lepiej, to albo robisz, jak równie z nim, albo próbujesz go prześcignąć. No i tak to działa po prostu, że ten idzie wyżej, ten idzie wyżej, ten idzie wyżej, ten idzie wyżej i ten poziom się powyższa. I mogę śmiało powiedzieć, że my nie jesteśmy... Jakby nie osiągnęliśmy sufitu IMO, bo ty mówisz, że jakby nie powiększysz już swojego poziomu, w sensie jesteś na takim poziomie. Wiesz, kiedyś jak coś powstanie nowego, że coś będzie jeszcze lepsze, no to może wiesz, że tam ale chodziło mi bardziej o to, bo też chciałem do tego nawiązać, że na przykład ktoś może powiedzieć, że jak wrzucam content co tydzień, to on jest robiony na siłę i wiesz, tak totalnie z dupy, że musi być, to zrobię jakikolwiek. I to tak bywało, jasne. Ale raczej nie jest, bo teraz mi montuje Tusiek, nie? I ja po prostu, moja robota w tym to jest research, napisanie scenariusza, nagranie go i wysłanie Tuśkowi. Później jak on mi odsyła, ja sprawdzam, czy wszystko jest okej, ewentualnie coś do poprawy lub nie do poprawy, ja to wrzucam i tak dalej, to już tam nieważne jest. To wielka wygoda jest w sumie, jeżeli się nie ma czasu, no. Tak, i teraz to jest o tyle nawet lepsze, bo tak, jako... można powiedzieć, profesjonalista, Tusiek się zajmuje montażem. Robi to znacznie lepiej niż ja, nie? I tu już jest wyższy poziom. I teraz ja tak naprawdę mam dużo więcej czasu na scenariusz, niż miałem go kiedyś, bo pomimo braku czasu, nie? Ja mogę sobie siąść tak. W poniedziałek sobie napiszę część, we wtorek napiszę sobie część, w środę coś tam. Coś mi wpadnie do głowy, nagram, dogram i tak dalej. Mam ten czas, a nie, wiesz... nagrywam szybko, napiszę szybko scenariusz, szybko go nagram i szybko go muszę zmontować, żeby zmieścić się w niedzielę i jeszcze robić kolejny materiał. A jak jeszcze pracowałem, to już w ogóle było coś takiego, że ja robiłem filmik na niedzielę w dzień. W sensie musiałem, na przykład po nocce wstawałem, pisałem scenariusz, nagrywałem go i montowałem ile wlezie, żeby później jak po nocce drugiego dnia domontuję go i wrzucam. I tak to było, nie? No wiesz, ja nieraz śpię po 5-6 godzin. Mhm. Ja teraz żebyście raz zrozumieli, że ja nie mówię, że youtuberzy się znaleźli wielcy, że nie mają czasu, taka ciężka robota, to nie o to chodzi, bo większość czasu nie chodzi o YouTube, tylko o rzeczy prywatne. My jesteśmy już jakby dorosłymi ludźmi, nie mamy po 15 lat, żeby rodzice nam siedzieli nad głową i robili, dobra, teraz jakbym was obrażał. Nie, ale jakby rodzice. Nie, no ale to jest pomagają, tak, wiesz, jak masz te 15 lat, to masz raczej luz. No i ludzie często, nie wiem, pewnie też tak miałeś, jak siedziałeś w jakimś techniku, no, w szkole średniej po prostu, to było coś takiego, że mówił ci, że będziesz chciał jeszcze wrócić do tych czasów. Ja osobiście nie chcę za bardzo, ale na przykład chętnie bym wszedł w buty takiego, nie wiem, 16-latka poza tym względem, że nic cię nie obchodzi. Po prostu dosłownie nic cię nie obchodzi. No to tak sobie myślisz, wiesz, 16-latek jakby, ale to tak wiesz, jest, że... Na każdym roku masz swój pułap problemu. Na przykład jak masz 8 lat, to dla ciebie tragedią jest na przykład, nie wiem, że zgubiłeś 2 złote i to jest w odczuciach dla ciebie tak samo straszne, jak dla nas teraz na przykład. Jasne, ale chodzi mi o to, że ja już wtedy wiedziałem, że ja mam luz, nie? Wiesz, jakieś tam problemy miałem, które czasami były nawet, wiesz, bardziej mi dotykały niż te, które są tak naprawdę większe niż tamte, ale mniej jakoś bolą, nie? Czy coś. Chodzi mi o to, że
Żeby tu nikogo nie obrażać. Nie o to chodzi. No, jakby urodziłeś się tego i tego dnia, to co koło to chodzi? Możesz mieć 12 lat i być dużo lepszym człowiekiem niż ten, który ma 18. To nie o to chodzi. Jasne, jasne. Chodzi o to, że raczej, jak już masz te 16, mówię o takim randomowym, szarym Kowalskim, nie o jakichś ludziach, gdzie muszą pracować w wieku 16 lat, bo jakąś tragedię rodzinną. Chodzi mi o takiego zwykłego, najzwyklejszego człowieka. Raczej ci nic nie obchodzi, nie? Idziesz sobie do lodówki, bierzesz sobie jedzenie, jesz sobie, siedzisz na kompie, grasz sobie ile chcesz, śpisz sobie ile chcesz, no. Nic cię nie obchodzi, nic takiego, nie masz aż takich obowiązków, nie? Nie interesuje cię, że kurde, to no, ja muszę zarobić jednak na to jedzenie, Ja dla przykładu powiem, że od 16 roku życia do 20, 16-15 godzin dziennie spędzałem na Lidze Legend praktycznie nie bez przerwy. Przerwa to tylko, wiesz, zamówić jedzenie, albo jakby szybki kurczak z rydżem. Tylko siadanie do komputera, nic więcej. Siadanie do komputera, nic więcej. I no, tak to ja miałem tak, nie pamiętam w którym to było roku, ale to z 10 lat dobrych temu. Mówisz, jakbyś był stary. 1980. Tak, kiedyś to było. Były ferie i 2 tygodnie wolnego. Co robił Young Eli? Grał w grę Pokemonów po chyba też 18 godzin. To wyglądało tak, że ja wstawałem sobie chyba o 6 rano i kładłem się o 4. Spałem po 4 godziny i 2 tygodnie maniaczyłem w Pokemony, ale wbiłem najlepszego Charizarda na serwerze. Teraz nikt o tym nawet nie wie. Tak, a mnie boli takie coś. Mnie boli, że ten czas mógł być jakby bardziej, ale lepiej. Nie boli. Powinien mnie być lepiej wykorzystany. Nie boli cię? Nie żałujesz Pokemonów? Nie. Ja je teraz robię jakby, nie? Od tego się zaczęło, że ja się zainteresowałem, więc to jest też kwestia tego, że o, ja jeszcze mam dodatkowy ten, teraz czas, że ja robię tą grę. Ja nawet później, jakieś 2 lata temu, czy 3, ja do niej wróciłem, napisałem do twórców, że ja mogę ich zareklamować, chociaż to był skam trochę, bo ja nie mogłem, ja nie mam takiego wpływu jakby, nie? Ale napisałem, ja robiłem tą grę. No tam poszły rzeczy takie i nie takie, ale teraz robimy swój projekt już od ponad roku i ten, i powiem ci, że to spoko, ale no jest dużo rzeczy, które robiłem, wiesz, a można uznać to za stratę czasu, ale ja nie jestem za tym, żeby, wiesz, jakoś strasznie rozpamiętywać, że o, mogłem wtedy zrobić coś lepiej i tak dalej, albo ja wtedy już mogłem zacząć tego YouTube'a, to wtedy bym zarobił ten, już bym był dużo, dużo większy i tak dalej, bo wtedy łatwiej by było mi się przebić. No, ty jesteś związany cały czas z tym i cały czas coś z tym robisz, więc się nie dziwię, że nie żałujesz tylko tego. Tylko o to chodzi, wiesz, też grałem dużo w Metina chociażby, różne rzeczy były, które robiłem, które teraz bym nazwał stratą czasu, ale nie żałuję tego, no Jezu, w tamtym okresie było to dla mnie czymś, wiesz, naturalnym, fajnym, no to... No ja tak mam teraz, przez to, że tak kiedyś robiłem, czy ja też, wiesz, ja dużo zarabiałem jakby na boostingu w LoLu, no. To też było takie coś, że było troszeczkę chore było, że w sensie, wiesz, jeżeli... Ja zarabiam pieniądze, ile godzin gram, tyle mam, w sensie ile zboostuję, ile zrobię, no to po co mam wstawać, po co mam robić co innego, po co mam grać w co innego, jeżeli mogę w tym czasie zarobić, czyli masz takie coś, jeżeli nie masz ograniczenia czasowego, to jeżeli zrobisz cokolwiek innego, to jest dla ciebie strata pieniędzy, więc co robisz? No tak. Robisz ile wlezie, bo jeżeli wstaniesz na godzinę, no to jesteś godzinę w plecy z pieniędzmi. I tak to działało, że mocno się zabijałem tą League of Legends, dlatego troszeczkę powiedzmy żałuję, ale hajs, powiedzmy, że się zrobiło całkiem okej. No to jak ty mówisz o takich rzeczach, to ja bym mógł nazwać to YouTube'em. Ja miałem takie podobne uzależnienie, że ja byłem, o Boże, naprawdę, ja byłem takim przykrym. Ja ostatnio musiałem, jak oglądałem twój live i mówię, że tam dużo mam rzeczy takich, których nie powiązane są z Naruto czy coś, z dupy wrzucać ci filmik. I mi się to podoba, ale widzę, że... Nie mogę tego w tym czasie robić, o czym też pójdzie. Znaczy, jeżeli zależy, co chcesz iść, tak. Zależy, co chcesz osiągnąć, no. Tak. Ja tak mówiłem, że masz tak bardziej frywolny taki jesteś. Chcesz sobie coś dodać? Dodam sobie. No i zajebiście, i sobie dodałeś. To ale jest spoko, ale to nie działa. Chcesz jakieś te algorytmy iść i tak, wiesz, i się dobrze żeby ten kanał jakby prosperował dobrze. Tak. Jeżeli chcesz, żeby to, co robisz, jakby miało jakieś odzwierciedlenie, bo ty na YouTube nie jest taki,
No, YouTube się rządzi się swoimi prawami, no to jednak trzeba trzymać się tych zasad, powiedzmy, jakichś tam nakreślonych, przynajmniej, czy to mit, czy nie mit, to trzeba jakoś tam się ich, ich trzymać, no, niby bo... tak, znaczy, właśnie zawsze... to jest to, że nikt nie wie dokładnie, nie, a każdy jest tak. w temacie trochę taki mądry, ale, ale tutaj no. się mogę trochę zgodzić, bo ja w pewnym czasie, wiesz, przyspieszyłem i ten podcast powstał, i to Naruto Online, i Naruto Online, i wrzucałem czwartkowe tam te eventy, które wychodziły, tego a w piątek gdzieś tam poradnik. Wciśniesz. I to miało po 1000 wyświetleń, i mam wrażenie, że to mi ostro dobiło kanał teraz. To mogło, tak, takie ten... Oraz live'y, bo my kiedyś gadaliśmy, nie wiem nawet, czy w poprzednim podcastie też nie tak, wspomnieliśmy coś, o tym, no? że jak dużo tego wrzucasz dziennie czy coś, to powiadomienia nie za bardzo przychodzą, nie? Mhm. I teraz zobacz, jaka była sytuacja. Tak, wiesz, ja tak miałem właśnie ostatnio z tymi powiadomieniami, co powiedziałeś, że na społeczność, wiesz, wysłałem, a to było troszkę inaczej, ja wysłałem coś tam, jakoś zawsze jako wiadomość, nie? No. I coś tam mi nie pasowało, że się ułożyły linijki i edytowałem to raz, nie zrobiło się, drugi, trzeci, czwarty i normalnie się pojawił, 3 razy edytowałem w ciągu 30 sekund i no. przestał się pokazywać, nikomu się nie wyświetlił, nie dało się w tego wejść, tak samo. No, to jest właśnie to, co mówiłeś. To jest takie właśnie, ach. Zaliczyło go, że kilka razy go wstawiłem, to już, nie, już tak. koniec, ucięło wszystko. No. I właśnie to jest z jednej strony takie zabójcze dla kanału, a z drugiej strony, no właśnie tak jak mówisz, fajne, robisz to, co chcesz, nie? I ja bym chciał bardzo to robić, ale no ty mówisz, masz pracę plus YouTube'a, a ja... Plus jeszcze studia. Na mnie teraz YouTube jest pracą, nie? Ja studia, które nie zajmują mi naprawdę wiele czasu i cały czas coś trzeba, na dodatek wszystko jest zdalnie, mam od 7 do 19 zajęcia. Co drugi weekend praktycznie, nieraz co tydzień, więc wiesz, na dodatek, no właśnie. Aby tak o 7 do 19 mam zajęcia w niedzielę, jeszcze w 20 do pracy idę, a potem jeszcze trzeba przecież jeszcze zrobić omówienie Boruto. I to nie jest tak, że mi tak, oj, mi tak, ja nie mam czasu, bo YouTube. Dla mnie YouTube, ja nie spędzam tak dużo czasu na YouTube'a, nie spędzam. Ja mam po prostu na jego mało czasu, ponieważ mam bardzo dużo rzeczy prywatnych. Jeżeli, no powiem, dlatego ja mówiłem, ja mogę stać się wiele, wiele, wiele lepszy na YouTubie, w sensie ja w to wierzę. Ale to sobie też przejdziemy w ramach ego. Dobra, Tak. Ale ten. Cały czas zboczony z tematu, ale to nic. To nic. To może być najdłuższy podcast. A nie ma problemu. W każdym razie mówiliśmy o tych początkach. Aha, i mówiłeś o tym, że twój LOL był takim uzależnieniem wtedy, nie? I żałujesz. A ja na przykład miałem coś takiego z YouTube'em, bo ja miałem coś takiego, że właśnie. Ja chujowo się czułem jako człowiek, nie? Ale miałem coś takiego, że ja muszę zrobić ten filmik. Ja wiedziałem, że on osiągnie tam, wiesz, 100, ale jakaś taka iskierka była, że a może coś się stanie? A może coś się stanie? Może to wybuchnie i nagle będzie fajne? Tak, takie scenariusze sobie zawsze pisałem w głowie. I ile razy, ja kiedyś dużo więcej kontentu dodawałem na ten kanał, niż możecie sobie wyobrazić. Różnorodnego ci chodzi, tak? Różnorodnego. Chodzi, nie, czy więcej? To był głównie kanał gamingowy. Okay. Ten, co teraz jest, nie? I teraz ludzie mnie kojarzą z Naruto. I to wyszło całkowicie przez przypadek, o czym też zaraz powiem. Ale to wyszło tak, że ja wrzucałem i Naruto, i tam próbowałem grać jakieś Portala, i Wiedźmina, i w jakieś samochodówki, we wszystko. Streamowałem kiedyś codziennie po 4 godziny, albo nawet 8. Miałem wiele streamów 10-godzinnych chociażby, nie? Tego było naprawdę, naprawdę dużo. I robiłem tego więcej. I nawet wtedy miałem, pomimo tego, że to było dla, wiesz, garstki osób. Na tych streamach było takich 5 osób stałych. To ja robiłem te streamy dla tych 5 osób. Ile razy było tak, że ja przez godzinę gadałem tylko do siebie, nie? Albo ten. Miałem coś takiego, że ja sobie umawiam, że teraz jest codzienny content. I ja robiłem codzienny content przez tam ileś miesięcy, powiedzmy, nie? Postanowiłem. I wiedziałem, że tego to nie jest, to nikogo nie obchodzi. Wiem, może kiedyś wybuchnie, ale raczej to, wiesz, to jest takie, raczej nie. Ale tak się stało po części, bo nagrywałem, tak jak mówię, dużo gamingowego kanału i przez to, że youtuberzy wzięli w łapę od właśnie tego Naruto Online, do którego wróciłem, to moje filmiki z poradnikami, których było chyba wtedy 3 z angielskiej wersji jeszcze... Mówisz, że dostałeś łapę? Nie, ja, oni dostali. Inni youtuberzy dostali łapę, bo było coś takiego, że Gimper na przykład wersja. Chyba był? Tak, dużo było youtuberów.
Naprawdę, jakiś Maria Monika Magdalena, no, chyba tak ma, oglądałem kiedyś, ale później było, że... Oglądałem chyba większość tych filmików o Naruto Online, że wyszła gra, oni będą grać, nie? I to był jeden odcinek, nigdy w życiu nie wrzucili więcej. Oczywiście. I każdy w tym samym momencie, wcale nie podejrzany, ale chuj, gra wybiła i mój kanał automatycznie, wum, nie? I nagle wyświetlenia ostre. A ja mówię, kurde, to ja korzystam z tego. Cyk, dawaj, wracamy do Naruto Online. Jeszcze była taka sytuacja, że ja wtedy nagrywałem na laptopie. Miałem mikrofon jakiegoś tam, chyba Logitecha z takim przyciskiem. On zbierał wszystko, co było możliwe. Każde puknięcie. Każdy wiatrak. Tak, wiatrak właśnie też. Miałem specjalnie oddalonego lapka bardzo daleko, a miałem monitor podłączony, klawiatury obok, tak żeby nie było go słychać w ogóle. Lagowała mi się ta gra, nie? To fleszówka jakaś tam i w ogóle. Ja mówię, co tam, lecimy. I mówię, ten kanał rośnie i mówię, co tu się wyprawia w ogóle. I w pewnym momencie wstałem i szklanką wylałem na laptopa wodę, nie? I mówię, ja pierdzielę, a ja pracowałem... Koniec kariery. W nowej pracy tam, nie wiem, 2-3 miesiące może? I mówię, Boże, ja nie mam żadnych oszczędności praktycznie. Chciałem tak kupić PC, ale mówię, nie mam tych oszczędności praktycznie, bo jeszcze długi wtedy miałem jakieś tam. I mówię, kurde, żal teraz nie skorzystać, zatrzymać się i to wszystko potracić, nie? To ja do banku po pożyczkę, nigdy nie chciałem brać pożyczek, no, nie? Ale mówię... Ale to za konieczne takie, że to już... Trochę i koniecznie i trochę też chciałem, że wiesz, to może się przydać jako ten... jak to się nazywa? Po prostu jak będziesz chciał kiedyś wziąć kredyt, to będziesz mógł wziąć więcej, bo wziąłeś poprzednio i spłacałeś w terminie, nie? Nie pamiętam. Zdolność kredytowa. Jest coś takiego. No. I też chciałem to zrobić, nie? Tylko chciałem to zrobić na zasadzie, wezmę tysiaka, którego nie potrzebuję, nie? I będę go spłacał sobie tam. Ale mówię, no dobra, to wezmę sobie peceta kupię. No i wziąłem cztery koła, spłaciłem to później, ale kupiłem tego kompa. Ale najlepsze jest to, zamówiłem tego kompa, wracam do domu z tego banku, patrzę tego laptopa, włączam go, on się włącza. Nie, daj gorzej, ale mówisz w sumie, dobra tam, nie? I to jeszcze chyba spłaciłem szybciej ten kredyt, także luźno. No. I tak dobrze się stało. No i kontynuowałem to, tak? I sobie kontynuowałem to, później chyba nie pamiętam, czy wcześniej były ciekawostki, ale to wszystko zaczęło rosnąć, bo Naruto Online, to linii też do ciekawostek, to ja ciekawostki. No i tak to się rozwijało i przypadkiem stałem się kanałem Naruto, bo... Oczywiście nagrywałem od samego praktycznie początku Naruto, tylko to było Ninja Classic, się nazywała też taka gra flashowa w przeglądarce. No tylko, że to nie był, to był raczej główny content tak naprawdę, bo on najwięcej wyświetleń zdobywał, czyli te 100 przez tydzień, ale nagrywałem dosłownie wszystko, można powiedzieć, co mi się chciało. Jakieś serie zjebanych vlogów miałem, wszystko, nie? No i, ale to wybuchło w stronę Naruto, to mówię, no to pociągnę to dalej i tak oto jestem, ale nie żałuję. No i jakoś poszło i teraz jesteś tutaj. No, tak jest. Że historia dobra z kanału gamingowego, który robi daily do tego youtubera narutowego. Tak. To może... No, i to zabawne, ja z tego teraz żyję, nie? Chociaż o tym też sobie później powiemy, nie? No nie jest łatwo, w sensie... Nie ma takich pieniędzy w tym anime. Chociaż to jest dużo powiedziane, bo to jest znowu kwestia różna. Ja nie powiedziałbym, bo to, znaczy, to już trochę powiedzmy z samego AdSense'a. Powiedzmy AdSense, jakby to jest duży dodatek tylko. To zależy. To zależy, kto na co liczy, to jest raz. A druga sprawa... No ja nigdy nie byłem taki, że ja potrzebuję jak najwięcej mamony, nie? W sensie, oczywiście, że chciałbym jak najwięcej mieć, ale nigdy to nie był mój cel, że ja potrzebuję teraz miliona, więc będę robił wszystko, co możliwe, żeby się sprzedać, żeby jakkolwiek zarobić tego miliona, nie? No ja to po prostu bardziej robię swoje. Ja to bardziej jakby uważam, tak samo wyświetlenia, jak i zarobki, za wyznacznik swojej pracy, jakby nie wiem, jakości swojej pracy i tego, co się zrobiło. Ja ci powiem, powiedzmy, że ja mam spoko pracę, jakby tam mam spoko zarobki, to mnie tam aż tak YouTube nie... Jakby nie dążę do tego, żeby żyć z YouTube'a. Raczej do tego nie będę nigdy dążył, bo nie będę się w stanie poświęcić raczej w 100% temu. I zgubiłem teraz myśl. Ja też się nie poświęcam temu w 100%, bo tak jak mówię, ja nie mam czasu tylko dlatego, że robię niedzielny filmik i podcast i ciekawostki, bo te ciekawostki, bądźmy szczerzy, one nie potrzebują tak dużo researchu i czytania i tak dalej, bo większość biorę no z jednej strony, forma, a to też jest, resztę, też jest tak. Fajne. Mi się wydaje, że to właśnie takie dodatkowe odcinki, ja też sobie robię takie w czwartek właśnie jakby,
na podbicie. To mi się wydaje, że może tak leciutko do tego podejdźmy powoli do jakby do algorytmów, czyli powiedzmy, że niby powiedzmy, że tak się zakłada, że 3 odcinki tygodniowo powinny być, mniej więcej co 2 dni, o ile ja pamiętam, tak? Taka jest teoria algorytmowa. Nie wiem, a czy ja chcę tak zrobić. Nie wiem, czy ja, mówisz wydaje, ogólnie, taka... czy o mnie teraz? Wiesz co, mi się wydaje, że tak jest napisane na YouTube Studio, były takie jakby, tak? Ale poradniki tam wyskakują, wiesz? I tam pisało, wyskakują, tak, ale nigdy prawie nie czytałem żadnego. No ja to na początku sobie coś tam przeczytałem, o co tam chodzi. I tam było napisane, że najlepiej dodawać takie odcinki 2-3 razy w tygodniu. I tam jest tak serio napisane. Mhm. To może mieć sens, do czego dążę. Bo ja, tak jak na początku powiedziałem, te podcasty będą wychodzić we wtorek. Bo co to było teraz? Bo ja ogółem chciałem ten podcast w poniedziałek. Jako to, że w niedzielę o 12 zawsze jest ten mój odcinek z Naruto. A mówię podcast o 16, tak pod wieczór, następnego dnia. Bo ja miałem zamiar robić content codzienny na tym kanale. Ale kiedy miałeś taki zamiar? Niedawno jeszcze? Jakiś tam miesiąc temu miałem to robić. Miałem już plan, co będę robił i... No. Ale popatrzmy na przykład teraz na Freeze. Ktoś się napisze, a Freeze robi codziennie, robił daily, robił na przykład 1,5 miliona codziennie. Czyli jakby to ocenić. Jeżeli ludzie naprawdę klikają jakby cały czas bez ustanku, jakby szukają twojego kanału, jeżeli wiedzą, że to jest daily, no to... Bo zobacz, bo my robimy, nie wiem jak u ciebie, ale ja jako człowiek, jako Eliasz, mimo że ktoś mówi, a ja oglądam Eliasza, to on nie ogląda bardziej, ja mam takie wrażenie i no jestem w stanie to powiedzieć i nie boli mnie to jakoś, że mnie nie oglądają moi widzowie, tylko widzowie Naruto, a Freeza oglądają widzowie Freeza, tak jak Werfiego oglądają widzowie Werfiego. To, co kiedyś mówiłeś chyba, znaczy, ja też mówię, że oni są takim ich ziomkiem, nie? Mi się wydaje, że bardziej Wodym, też troszeczkę, ale mi się wydaje, że najbardziej to taki Wodym jakby to nie jest kanał, jakby oglądacie Wodyma, bo oglądacie ciekawostki na kanale Wodyma, tylko oglądacie Wodyma, który mówi o ciekawostkach. Tak, czyli tak. Jeżeli Wodym nagra coś tam, to też go jakby ludzie obejrzą, bo... Jakby on jest zziomkowany mocno z ludźmi. Znaczy, bo to też nie jest tak. No. On jest po prostu, powiedzmy, że on jest takim sobą. Powiedzmy, że jest bardzo naturalny. I teraz nie możemy powiedzieć, że niby... Tak sobie zaznaczyliśmy punkt, nie? Że trzeba być ziomkiem dla widza, żeby jakby się z nim... Jakby dobry mieć kontakt. I to też nie zawsze tak działa. Mi się wydaje, że po prostu trzeba być taki bardzo naturalny. Mm-hmm. W sumie o tym Freeze na podcaście gadał u Unboxala. Też mnie troszeczkę tak... Możesz sobie oglądać, bo bardzo ciekawe rzeczy mówi właśnie o tej twórczości. I wydaje mi się, że właśnie jeżeli jest się takim po prostu chujowym człowiekiem, no to jakby nie dogadasz się z widzem, tak czy inaczej, po prostu powiedzmy, że ja tak mam, nie? Ja jestem na Discordzie i troszeczkę powiedzmy mocniej w naturalność ostatnio poszedłem. No ja się zdarzam taki uszczypliwy i chamski i to nie każdemu się podoba. To nie każdemu się podoba i wielu ludzi, wiesz, wbija na Discorda i się dziwi, że to Nekon jest, ten co nagrywa na Naruto. Tak. A ja tam nieraz, kurwo, coś tam na Discordzie. Ja mam identyczną sytuację, bo ja tak jak mówię, nie nagrywam jako będąc waszym ziomkiem, choć czasami lubię sobie żartować w swoim jakby, co to dla mnie uważam za zabawne, to ja uwielbiam to robić w filmikach i też takie staram rzeczy, ale ja głównie przedstawiam jakieś fakty, to co sobie znajdę i tak dalej, nie? Czy właśnie trochę mojego zdania, ale to nie jest takie, że większość z was nie ogląda mnie, tylko właśnie ogląda content, który tworzę. To jest trochę różnica, mam wrażenie. I dlatego, to jest spora różnica. Tak, ważne. Dlatego ja mam, zrobiłem coś takiego. Przez ten rok do miesiąca wcześniej, czyli te 3 pierwsze miesiące roku, streamowałem na drugim kanale. Ja o tym powiedziałem i miałem tam po 5 osób na live, nie? A gdzie zrobiłem... Na Twitchu, na drugim kanale, na YouTube, tak? Tak? Na YouTube. Tak, a zrobiłem na tym kanale Naruto Ninja Storm z okazji 40 tysięcy. Ja nigdy nie robiłem czegoś takiego, że robiłem, ale nigdy mnie nie interesowało, że to zrobię teraz jakiś specjal z okazji iluś tam subów, nie? Nie chciało mi się nigdy tego robić, ale nie uważałem, że to potrzebne jest. To mówię, dla jajca odpalę. Odpaliłem tego live'a. I nagle myk po 300 kilka osób, nie? Co dla mnie jest wynikiem, to chyba rekord w ogóle był. 300 kilka osób ogląda, jak gościu sypije piwko i ten, i gra w Ninja Storma, nie? Ale większość z nich w ogóle nie wiedziała o istnieniu drugiego kanału, nie? Także to nie są...
Jezu, nie chcę nikomu dopierdzieć, to nie są tacy moi widzowie, tylko właśnie widzowie kontentu, w czym nie ma niczego złego, no, nie? Ludzie, po prostu... tak, ludzie subskrybują kanał po coś, nie? Tak. Jak mówię, no, ludzie subskrybują po to, żeby sobie oglądać Naruto, jeżeli nie widzą Naruto, to po prostu nie klikają. I co innego, jeżeli jakby oni uważają cię już za takiego, właśnie, nie wiem, no, ziomka, jak to powiedzieć, no. inaczej, nie wiem jak to... Bardzo taką osobowość. Ja mam kilku bardziej. Takich widzów, których tu traktuję nie jak tak. widzów, tylko jak ziomków. No, i tak, nawet tak. ktoś na mi powie, że taka... się podlizuje dla wspierających, nie? Ale wśród właśnie moich wspierających są ludzie, których lubię po prostu, jako ludzi, nie? Tak samo tak, na tak. przykład jest taki widz, którego mogę śmiało o tym powiedzieć, może to ogląda, może nie. Lamusna się nazywa. I gościu ogląda mnie od, nie wiem, 5 lat. I wiesz, teraz jest wspierającym, ale nie był. I to nie ma nic złego w tym. On nie musi mi nic zdawać, nie? Ale jest bardzo spoko gościem. Jest chyba, jakbym miał powiedzieć pod względem, wiesz, ilości czasu spędzonego na kanale, jest najwierniejszym widzem, nie? Ale to nie chodzi o to. Miałem dużo przez te wszystkie lata osób, które strasznie lubiłem, a nie musiałem im coś dawać, bo to nie o to chodzi, nie? I właśnie... To jest nawet, mamy oddzielny kanał dla wspierających, gdzie piszą właśnie tak naprawdę 3 osoby, tam jest kilkadziesiąt osób, bo nie wyrzucam, nie odbieram rank na Discordzie ludziom, którzy mieli kiedyś wspierającego, a teraz nie płacą, bo to bez sensu, ale, no ale ten. I po prostu piszemy sobie tam i piszą głównie 3 osoby, nie? Czy tam plus ja. I sobie piszemy tak bardziej jako ziomkowie. Mhm. I to jest dla mnie bardzo, bardzo spoko. I no dla mnie też właśnie, to jest fajne. To już nawet jest zabawne, że ten wstęp, który ja robię, nie, że to są ostatnie najlepsze komentarze poprzedniego odcinka, a to są moi wspierający, którym im słodzę, to jest tak naprawdę nasz wewnętrzny żart, bo my się ciśniemy tam cały czas, nie? To nie jest tak, że o, mój wspierający, przelewasz mi pieniążki, teraz jesteś najbardziej kochany, nie? Oni tak, się wręcz śmieją, że ja jestem chamski dla nich. Ja cisnę po prostu wszystkich, bo ja to lubię, ale to nie jest takie, że ja ci cisnę, bo ci nienawidzę, tylko to jest cisnę, bo lubię. Lubię, jak ktoś mnie pocisnę, ja kogoś pocisnę takim dobrym punchem. No, rozumiem tą relację, bo ja też na Discordzie mam takie relacje też z ludźmi. I to też jest spoko, to jest spoko. Gorąco, softboxy, grzeje chyba już. Dzisiaj też ciepło jest godzina 14, czyli takie po południu, czyli wiecie, najgoręcej. Dobra, ja tu ruletkę robię, nie wiem czy teraz zakręcam grzejnik, czy odkręcam, najwyżej tutaj spłynę. No tak, rosyjska ruletka. Tak, nigdy nie wiem, ale może zakręciłem, więc trochę... No i teraz, co jest ważne, mi się wydaje bardzo ważne, jakby, znaczy to co chcę osiągnąć znowu, jak zwykle zależy, czyli budowanie jakby swojej osobowości, nie osobowości, może osobowości na YouTubie i tak dalej, i social media, jakby pokazywanie się jak najbardziej z naturalnej strony i tak dalej, bo dla mnie to jest takie, wiesz... My tam nie jesteśmy nikim wielkim, jesteśmy tak, takimi małymi i tymi, ja się bym określam jako typa z internetu, który nagrywa na filmiki do internetu, no tak, to jest tyle, ja nie uważam się za jakiegoś zajebistego typa. Ja, tak, i to jest takie coś, takie dziwne, wiesz, że ktoś ci wejdzie na Discorda i pisze, wow, Neko, nie wierzę. Tak, takie, odpisałeś, jedyny YouTuber, który mi odpisał. Takie komentarze się za chwilę pojawiają. Tylko, że domyślasz się, ile ludzi tacy mają lat, ale to jakby tym też nie ma nic złego, nie? No nie, nie. Ale urodziłeś się później, jakie to straszne. Tak, no jeszcze nie po wieku jest bardzo, bardzo kurczę. Dorosły na pewno. No i mam wrażenie, i nawet sam po sobie to widzę, że bycie YouTuberem, a nie bycie typem od jakiegoś konkretnej rzeczy jest dużo fajniejsze, bo ja sam subskrybuję kanały, których bardziej lubię prowadzącego, a temat na przykład mnie w ogóle nie wiem, tak, nie jest w moim targecie. Po prostu, nie? Tak, lubisz po prostu posłuchać. Głupich rzeczy, przecież mogę mówić o ludziach, których oglądam, przecież ja nikogo tutaj nie wypromuję. Tak, wiesz, ja nawet oglądam... Mów. Nie, ty pierwszy zacząłeś, ja się wrąbałem, bo mów, i ten... Nie, ty miałeś. Teraz mówisz. Dobra. No kurde. No to tak, no wiesz, ja nie oglądam ani Werfiego, ani Wodyma, ale na ich live'y wchodzę, bo lubię sobie posłuchać, bo i mądrzy sobie grają w jakichś tam fajnych rzeczach, ja sobie, na przykład Werfie sobie gra tam w Sonika, puszczę sobie w tło
i sobie coś tam słucham, coś tam nie rozrobię. Tak samo Wodyma gdzieś tam puszczę w tło i sobie go słucham. Fajnie gadają i podoba mi się też jakby ich osobowość i tyle. I nie oglądam ich twórczości na przykład w ogóle. Żadnych odcinków ich nie oglądam. No. Wodyma ci się przyznam, że ze dwa odcinki oglądałem, no i Weryfiego może z trzy i to nigdy do końca. Tak samo. No i... No dobra, no widzisz, a ja mam coś takiego, że jak sobie teraz myślę, to tak, oglądam Kubę Klawitera, który przedstawia telefony, drony i tak dalej, nie? No jakieś telefony czy coś tam, elektronika mnie jeszcze jakoś interesuje, ale ja oglądam każdy jego odcinek, bo mi się po prostu podoba jego osobowość. Trafia w mój target, nie? I już no. masz jedną osobę. Weźmy drugą. PewDiePie. To też, on może dodawać cokolwiek. Lubię go oglądać po prostu i go oglądam, nie? Jako dla osoby. Kto tam jeszcze jest? GF Darwin. Też dla w sumie gości. Fajny. Luczyn. To trochę też trafia w mój target, bo tam jakieś tam motory mnie interesują troszeczkę. Więc to też jest spoko. No ale takie... Te wszystkie osoby, Opal Hajs, kurde, jestem wspierającym i u jednego i drugiego, Ushide, kurde, wszystkie odcinki obejrzałem, Ushide, także to są takie kanały, które mam od razu w głowie, nie? A teraz jak miałbym sobie przypomnieć kanały, które są dla rzeczy, a nie dla prowadzącego, to już mi ciężej. Na przykład z takich jednych mam Naukowy Bełkot, który też jest dla prowadzącego, target w ogóle nie mój, ale tak jakby to też nie jest... Nie przyjemnie się ogląda, przyjemnie się słucha, to jest kwestia tego. Przyjemnie się ogląda, przyjemnie się słucha gościa, który jest profesjonalistą w swojej dziedzinie, nie? To jest bardzo spoko. I to większość jest po prostu dla osób, ale nie wiem, czy jest jakiś taki kanał w tym momencie, jak sobie pomyślę, który nie jest dla osoby, a dla której jest właśnie dla takiej rzeczy. Ciężko to jest właśnie mieć, bo to jest bardzo trudne do zrobienia, bo to właśnie bardzo polega na naturalności, po prostu trzeba być... jakby spoko człowiekiem i spodobać się jakiejś tam szerszej publice, żeby wyrosnąć na taką osobę. No i po prostu nie zawsze się wpasowuje w tą społeczność. I jeżeli jesteście takim ziomkiem, ale na przykład jesteście takim człowiekiem, który nie odpowiada w większości ludzi, no to nie osiągnie się na pewno takiego czegoś jak Wodym, powiedzmy. Tak mi się przynajmniej wydaje, że mocna naturalność. Chodzi o live'y na przykład, że żaden nie odpowiada komentarz, tak robi wielka część ludzi. No, mi się wydaje, że właśnie ogólnie live'y i social media to właśnie jest budowanie takiego czegoś i to jest bardzo ważne na YouTubie. Jeżeli chce się odstąpić od tego jednostajnego kontentu, z którego jest się znanym, przynajmniej dobra próba to jest, Simo. Aha, znaczy widzisz, ja to też jest tak, że ja siedzę w Naruto, bo z tego żyję. To nie tak, że robię to z przymusu, nie? Oczywiście wiem, że teraz jak wrzucę na ten kanał, nie wiem, odcinek z CS-a, tak z dupy wrzucę, to on zbierze tam 1000 wyświetleń, nie? Zarobi 20 groszy, a jeszcze zepsuje mi dodatkowo kanał. I nawet jakbym chciał to robić, to teraz trochę nie mogę i jestem zamknięty przez to w tym Naruto. Ale to nie jest ból, bo ja miałem taki ból. Ja już w tamtym roku nawet z tobą chyba pisałem też, że ja miałem rzucać to Naruto. Do zera. Ale to ja nie było mogę gdzieś zrobić. W listopadzie nawet, czy coś takiego. Że raczej rzucasz, albo odchodzisz od tego kontentu i jakby próbujesz troszeczkę w inną stronę pójść. Podobną, ale troszkę inną. Chętnie bym to zrobił, ale ja właśnie nie mogę, bo jestem typem od Naruto, a nie w tej chwili, Yasha. Tak, w tej chwili jesteś uzależniony jakby od tego, bo... No jak mówiłeś, jakby to ci daje jakiś spory dochód, powiedzmy taki, jaki potrzebujesz. I tyle. Już nie jest kolorowo ostatnio, o czym też sobie pewnie zrozumiałem, bo chyba mamy coś o zarobkach, coś było. No, możemy do zarobków przejść w sumie, bo ludzie zawsze ciekawi kwestia zarobków i czy się opłaca na YouTube nagrywać, bo ja rzucam szkołę. Strasznie teraz... mam coś takiego, że nie wiem, czy może kiedyś to było zabronione czy coś, że ludzie, YouTuberzy, bo nie chcieli mówić, może było coś takiego, że oni zarabiali dużo, ale nie chcieli o tym mówić, nie? Tak. Miałem takie zawsze odczucie, że oni specjalnie mówią, że nic się nie da zarobić, tylko pokazywać. Tak, milczeli na ten temat i jakby, wiesz... Omijali bardzo. Teraz to troszkę się zmieniło. Teraz pokazują nawet normalnie kanał, jakoś się tego tak nie wstydzą i nie ile by tego nie było, ale tak właśnie 2013-14 Vibeek to strasznie ludzie się, nie wiem, wstydzili tego. Tak, to znaczy, był taki temat tabu to był. Wiesz co, ja od teraz ci mówię, że na pewno były gorsze zarobki, bo to cały czas z roku na rok skacze wyżej, nie? Bo co się dzieje? Ja teraz mam większe wyświetlenia ogólne, nie? Ale ja trochę tak się zatrzymałem w miejscu, można powiedzieć. Jak ja wrzucam filmik, to chciałbym, żeby osiągnął 20 tysięcy i to tak jest od
od dwóch, gdzieś, nie wiem, dwóch lat to może nie, od ponad półtora roku, nie? I chciałbym, żeby osiągnął 20 tysięcy i zazwyczaj może osiągnąć, ale nie musi nawet. To, co osiągnie wyżej, to spoko. Ale to nie jest coś takiego, że ja mam 40 tysięcy subów i wiem, że 40 tysięcy się w tym zrobi. A mimo tego zarobię coraz więcej, chociaż to nie jest tak kolorowo. Jest coś ostatnio. Takiego, jest coś takiego jak, zapomniałem skrót oczywiście, ale na C coś, czyli jakby... CPM. I to jest bardzo ważne. I to oczywiście znowu są mity, miciki, czyli jak tak. to działa. Czyli przykład, powiedzmy, kanał z dupy. Mhm. On ma te teorie swoje, te tematy i on tak, bardzo wygina na tych kanałach i mówi takie niepoprawno-polityczne tematy i jego CPM powiedzmy wynosi 30 groszy. Powiedzmy, tak. że jakby nie bardzo. Wiem, jakby możemy to jakoś zrozumieć, tak? Reklamodawcy, czyli reklamodawcy nie chcą się pojawiać u osoby, która jest kontrowersyjna, więc może dlatego jego CPM spada, bo mniej reklamodawców chce się u niego pojawiać lub mniej reklamodawców, którzy mają więcej pieniędzy, którzy więcej płacą. Powiedzmy, że to jest logicznie tak się dało wytłumaczyć, a jeżeli jesteś taki family friendly content, nie wyszukuje ci przekleństw, nie masz strajków, robisz tam jakieś filmy, no dla takiej szerszej publiczności, no to ten CPM sobie rośnie tam do 1,80 nawet powiedzmy i to jest ogromna różnica. Ale powiedzmy, tak do przypomnienia, tylko powiem CPM w Polsce średnio 1,30-1,40, Niemcy 6. Tak, a w ogóle Ameryka ma chyba 10-krotny i to od lat i to tak. No w sumie wyjaśnimy, co to jest CPM. To jest już ci mówię, bo odpaliłem specjalnie. Wyświetleń? CPM według odtworzeń to efektywny koszt 1000 wyświetleń według odtworzeń i informuje o tym, ile reklamodawcy zapłacili za 1000 odtworzeń generujących przychody. Tylko że tutaj trzeba mieć na uwadze to, że ile to reklam dasz? 1000 wyświetleń według odtworzeń, tak? No, jakby pierwsza reklama. I chodzi o to, kto ma adblocka, a kto nie. 1000 odtworzeń bez adblocka to jest taka kwota, a 10 tysięcy, ale 90% osób ma adblocka, to jest taka sama kwota, można powiedzieć, nie? Tak. I to wszystko zależy od tego, ile osób ma adbloczka i mówisz o tych CPM-ach, to są różne. Ja miałem na przestrzeni też różne strasznie. Wiesz, chodzi też długość materiału, ilość reklam, długość oglądania przez widzów. Można sobie dodać miesiąc, godzinę materiału. Miesiąc, bo w grudniu jest zawsze najlepiej i w listopadzie, tak. bo święta. Mi w grudniu nagle skoczyło razy dwa tak samo, a potem nagle ciup. No, ja teraz mam problem z kwietniem i też dlatego chciałem trochę tych porozmawiać o zarobkach, ale właśnie, to co mówisz, mówione było kiedyś, na wodnym często to powtarzasz, na anime nie da się zrobić i wtedy to była prawda, mam wrażenie, bo my wszyscy byliśmy, nadal jesteśmy mali, byliśmy mniejsi, nie? CPM-y były gorsze wyświetlenia, to wszystko było mniejsze i wtedy to było... Prawda, że na tych anime nie da się zarobić, by się zarabiało naprawdę tam kilka stówek może w miesiącu. Tylko widzisz, ja pokazywałem te statystyki nieraz i to z roku na rok idzie mi nawet trzykrotnie, w sensie jak sumuję wszystko. Mimo podobnych wyświetleń, nie? Wyświetlenia też idą. Rocznie robisz półtora miliona? Oj, teraz to już w ogóle, to jest ostro poskoczyło, bo w lutym zrobiłem prawie milion, w marcu też prawie milion. Co chodzi ci o miesięcznie milion? Tak. O kurczę, to naprawdę tak. sporo. Bo głównie moje stare filmiki robią wyświetlenia. Teraz od 1 do 29 kwietnia 600 filmów? No. 709 tysięcy wyświetleń. To jest naprawdę fajny wynik. I to jest fajne, że te stare filmy jakby też napędzają ten twój kanał, to nie jest jakby na nic. Nie jest tak, że dodasz ten film i on potem odchodzi zapomnienie. I to jest tak. spoko. W marcu miałem chyba rekord życia, bo akurat 903 tysiące wyświetleń było. I właśnie o tym, co mówię, to zależy kto patrzy na to, że nie da się zarobić, bo w tym momencie się, można powiedzieć, da, bo w tym miesiącu, w marcu zarobiłem 3 koła. Tylko? No to zależy dla kogo, ile jest wystarczająco, tak. nie? Ktoś może powiedzieć, że 3 koła, przecież ja nawet tak. stancji nie opłacę. Tak może być. Wiesz, jak żyjesz gdzieś w Warszawce i tak dalej, to może być. Wiesz, problem. Jak ja na przykład mam, 1600 mieszkanie miesięcznie, jakieś tam małe opłaty, kot, karma dla kota 400, bo to jest kot szkocki i musimy mieć specjalną karmę. I ja oczywiście jeszcze napierdół nakupuję i ja tracę miesięcznie 4,5 tysiąca, powiedzmy. No. I dla mnie w tej chwili 3000 to jest tak, kaplica. No a widzisz, a dla mnie to jest tak, że ktoś może powiedzieć, to ty rzuciłeś pracę dla 3000, no właśnie dla mniej, bo są sezony, teraz jeszcze właśnie chyba algorytmami sobie zepsułem ten kanał i już nie ma 3000 i dalej niż bliżej jest do 3000 w kwietniu, dobrze powiedziałem w kwietniu,
No i jeszcze teraz trzeba odjąć to, że w pewnym momencie trzeba założyć działalność gospodarczą na YouTube, zacząć płacić ZUS-ik, zacząć płacić podatek i się połowa ci ukradną. Kwota się tak pomniejsza, że nie zarabiam 3000 już mniej, nie? Powiedzmy, że płacisz montażyście, miniaturki. Tak. Tak. I też tam odchodzi ci tam 4-5 stówek znowu. I to nie jest takie wcale kolorowe w tym momencie. Jakby nie było tej działalności, to by było spoko. Bo ja jeszcze mam jakiś tam inny zarobek. Mam jeszcze na szczęście to, że że ja nie mam, tak jak ty mówisz, wielkich opłat za mieszkanie. Bo ja mieszkam, mam na szczęście jeszcze przez jakiś czas taką spoko sytuację, że moja mama mieszka za granicą. I póki nie wróci, to ja sobie żyję, powiedzmy, za darmo, nie? Znaczy, za darmo. Opłacam prąd, wodę i to jest tyle. Jakieś tam grunty co rok i tam, to jakieś pierdoły. To są naprawdę tam śladowe kwoty, można powiedzieć. Więc żyję za dużo mniejszą kwotę. Ale tych wydatków się trochę już teraz mnoży, o czym też powiem właśnie u... To się nie zatrzyma, to będzie coraz więcej, niestety. Mm-hmm. No i w pewnym momencie to mi się utnie. I... Chodzi o to, że ja już teraz się poważnie zastanawiam nad tym, czy nie szukać powoli pracy i... Tak, a jeżeli taka sytuacja może... będzie, no to YouTube znowu jakby koniec końców ucierpi, albo się zajedziesz, nie? Albo go nie będzie w ogóle, albo może się dla przeciętnego widza nie zmienić nic pod względem częstotliwości, bo... no bo mam na szczęście tą sytuację, że wiesz, że Tusiak mi montuje, więc... Ja tak naprawdę na ten niedzielny filmik nie muszę aż tyle godzin poświęcać, co poświęcałem kiedyś, nie? To oczywiście wszystko da się zrobić, ja mógłbym iść do roboty, zajeździć się, ale to nie ma po prostu sensu. Ja już sobie wybiłem to z głowy, ja nie tak o to robiłem. Chodzi, nie o to chodzi. I to nie ma sensu, tak. Bo ja pracowałem po 12 godzin, nocki do tego, później wracałem, sam montowałem, sam pisałem, sam nagrywałem, później jeszcze jakieś live'y czasami były i to było... Po prostu 24 na 7. Spałem krótko, piłem energetyków od ciula. To ja mam w sumie tak teraz, ale ja mam z tego jakąś satysfakcję, nie wiem. Nie. Znaczy, może być z tego satysfakcja. O, na szczęście. Znaczy, jeżeli coś robię, to czuję, że nie marnuję czasu. Ja mam teraz właśnie tak przez to, że kiedyś marnowałem czas, że jak wchodzę na YouTube'a i oglądam gówno, albo jak robię cokolwiek innego niż to, co... niż coś użytecznego, no to od razu mam wyrzuty sumienia. Mówię, nie, muszę wstać, muszę robić. Muszę ja poćwiczyć. Tak, ja odkryłem w tym radość jakiś czas temu. Bo miałem coś, mam nadal coś takiego, że wiesz, czasami się nie chce, nie? Tak jak mówię, w ten wtorek miałem coś takiego, że musiałem nagrać te ciekawostki, zmontować i dosłownie siadałem tak się przymuszając trochę. To trochę zabija niestety. Jednocześnie nie było takiej satysfakcji z tego dnia. A czasami jak siądę od 6 do 18, ja już będę wypompowany o tej 18, bo tak bywało, że taki harmonogram pracy miałem, wstawałem sobie o 6 i do 18 napierdzielałem wszystko, bo dla was to może być, live to przyjemność, no tak, ale to też jakby ten czas, to wysysa z ciebie energię, nie? To nie jest tak, że siadasz sobie i elo. I to wszystko jest jakby takie, że siedziałem przez dużo godzin, ale wtedy na koniec dnia zasypiałem w sekundę z takim... Okej, zrobiłem dobrą robotę dzisiaj. Jest i spełniony, dobry dzień, nie? Tak, jakby tak. Czas nie poszedł na marne. Ja odkryłem w tym radość już tam może z rok temu. No to zależy też od człowieka, wiesz, jak to jest. No. Bo jeden człowiek ciągle robiąc coś na siłę, totalnie się zajedzie i będzie robił coraz gorsze rzeczy. Coraz jakby gorsze. I nieraz takiemu człowiekowi jest potrzebne na przykład miesiąc przerwy, żeby sobie pograć, żeby cokolwiek porobić innego. Ja ci powiem, i potem wrócić i nagle masz energię taką, wiesz co? Ja miesiąc ten, tak jak mówiłem, ja chciałem rzucić ten kanał, bo już miałem trochę dość tego Naruto. Jakby monotonności ten... miałeś, jakby w sensie już nie chciałeś tego znowu Naruto co tydzień? No, trochę też, tak. Trochę też i trochę już mi przestało, żygałem tym Naruto, no jednak prowadziłem to przez tyle lat, nie? Ale ten styczeń, który zrobiłem sobie przerwę, brakowało mi tego. I ja mam coś takiego, że tak jak mówiliśmy, że musiałbym zamknąć ten kanał, na przykład jakbym poszedł do roboty czy coś, że jeszcze mniej czasu by było, a tak, jeszcze to są wtedy rzeczy, nie miałbyś tego. No. Przez które miałbym jeszcze mniej czasu, to ja bym nie przestał. Ja mam coś takiego, że ja nie widzę już, ja już nie widzę świata bez YouTube'a, w sensie, bez tworzenia jakiegokolwiek, nie? No, nagrywasz 7 lat, no to powiedzmy, że to jest twoja mocna rutyna, powiedzmy, że to jest taka rutyna, jak powiedzmy codziennie pójść się odlać. Tak, no i to wiesz, nie dość, że przez 7 lat, to jeszcze, to jest,
podobna zajawka przez te wszystkie lata, nie? Przez te 3 czy 4 lata nagrywałem dla, nie wiem, czy przez 4 lata pierwsze miałem 1000 subskrypcji, a teraz to leci 1000 na miesiąc bez większych problemów, nie? I to jest różnica. Inne liczby dają inną radość teraz, bo to jednak chcesz, tak, czy nie chcesz, to się przyzwyczajasz. Tak, oczekiwania oczywiście cały czas wzrastają, wiadomo, z poziomem oczekiwania muszą wzrastać, dobre, żeby się rozwijać, złe, bo jeżeli nie oczekuje się czegoś, no to wiadomo, nie będziesz się rozwijał. Tak samo, dobra, mów, bo ja zaraz się rozgadam na inny temat. Ja też miałem problem z tymi cyferkami. Z tymi cyferkami miałem problem, bo w pewnym momencie miałem coś takiego, o Boże, to ja oczekuję tego filmiku, żebym miał 20 koła, nie? A on nie zdobył tych 20 koła i jestem zawiedziony. Ja na to pracowałem, bo musiałem siedzieć, wiesz, w robocie, później wróciłem, napisałem scenariusz, nagrałem to, dlaczego on nie zdobył 20 koła, o Boże. I to było takie irytujące, a później tutaj, zdałem sobie z tego sprawę, że te cyferki psują. Jakby psują troszeczkę właśnie jakby ten podgląd cały i teraz możemy podpiąć pod to algorytmy, bo ja nie lubiłem takiego czegoś jak przykład Royo. Kiedyś strasznie zasłaniał się tymi algorytmami, że on, o, ja zrobiłem taki dobry film, a on zrobił 13k, a nagrałem grę i on zrobił 50, bo algorytmy. Mnie troszeczkę takie tłumaczenie irytowało, bo no nie wiem, no to, że twórcy się coś spodoba, tak jak mówię, że oczekujesz, tak, 20 tysięcy, myślisz, że no ten film jest na tyle ciekawy, że raczej się kliknie, nie? Ale się nie kliknął. Ja raczej patrzę na te wyświetlenia pod takim okiem, na tyle, na ile zasługuje. Jakby ja nie zauważam tego, przynajmniej, bo jestem dużo, no powiedzmy, że 2 razy mniejszy, jak nie lepiej, od ciebie. Z wyświetleniami prawdopodobnie tak samo, mniejszy, dwukrotnie. No i może u mnie to tak nie działa algorytmowo, ale nie zauważyłem, żeby algorytm w jakikolwiek sposób działały na moje filmy i uważam, że wyświetlenia, które robię, to po prostu na tyle, ile zasługuje. I tyle, tak, i tyle. Czyli z pewnością, wiesz, tak jak mówiłem, nikt nie wie, jak działa do końca algorytm. Chyba z tego, co oglądałem jakiś film dokumentalny, to nawet twórcy algorytmu nie wiedzą, jak do końca działa algorytm, bo on się sam uczy, sam robi różne rzeczy i on może coś się tam zmieniać psuć, w takim razie. Nie? Tylko, może że to właśnie to jest... Spójrz na siebie, nie? Jako człowieka, który ogląda YouTube'a. Ile jest YouTuberów, których oglądałeś rok temu, a teraz nie oglądasz, bo w pewnym momencie oglądałeś, powiedzmy co tydzień, czy to odcinek, oglądałeś, nagle nie chce mi się i żadnego, nie odsubskrybowałeś kanału, widziałeś, że jest, ale nie chciało ci się go odpalać. Ja tak miałem wiele razy. Tak, jeden filmik nie klikniesz, jeżeli jeden filmik się nie kliknie, to następny może ci się nie pokazać, to jest prawda akurat, bo ja mam na przykład na swoim drugim takim kanale, którym oglądam, mam ze 150 kanałów, ze 180, może i z 200, bo to jest od 2009 kanał stworzony i tam subowałem od tego roku kanały. No i mi się wyświetlają, powiedzmy, z 5 kanałów na te 200 kanałów, bo nie kliknąłem w jakiś filmik i on sobie zginął. I w subskrypcjach się nie pokazuje, w polecaniach się nie pokazuje. Tak, natomiast jak klikniesz w ten jeden film, który się pokaże, który się jednak ktoś tam sobie kliknie, następnej osobie się pokaże, kolejna osoba kliknie i nagle ta subskrypcja się pokaże, bo raz kliknęłeś w ten film, to nagle ci się zaraz cały kanał wysypie. Ja tak samo znalazłem was wszystkich z tych Naruto kontenty i dlatego też zacząłem nagrywać, bo kliknąłem w jeden filmik Werfiego czy tam Wodyma i nagle mi się zaczęło to wszystko wyświetlać znikąd. I algorytm w taki sposób, tak. Jeżeli na przykład, powiedzmy, teraz nagrasz Naruto online i ktoś w niego nie kliknie i nagrasz kolejny film, o tym nie pomyślałem, to możliwe, że tej osobie już się nie wyświetli, bo ostatniego filmu nie kliknął. I to jest problem algorytmowy. I o tym samym pomyślałem. I tak jak mówię, znaczy nie, o tym nie pomyślałem właśnie. I teraz, bo ja mówiłem o tym, że ten miesiąc się niefajnie tutaj sprowadza i tak jak przed chwilą powiedziałem, że albo to pierdzielenie, że algorytm wszystko zepsuł, bo przecież po prostu się komuś znudziłeś, nie? To jest ogółem naturalne. Tak, teraz mam wrażenie, że przez to, że podskoczyłem z tym kontentem, czyli właśnie te live'y, czyli te Naruto Online, zepsuło mi kanał, bo o ile jeszcze rozumiem, że znudziłem się jakiejś tam ilości osób, nie? Tak, jak moje filmiki robiły, powiedzmy, w tydzień 20-30k ostatnio, czyli bardziej 25-30 albo nawet więcej, tak teraz jest 15. Zobacz na podcasty, nie? Pierwszy podcast obejrzał się, już ci mówię, jako pierwszy to możemy uznać, że on był po prostu takim... No mi się wydaje, że to był, wiesz, niedziela, to był taki Akacki, to był taki pierwszy, to dużo nie, rzeczy się składa, chodzi na mi którym o tak, on był duży. Pierwszy, czyli o presję ekranu Ucicha, on ma 13 koła w tym momencie, nie? Sakura zrobiła 15. Tu jeszcze nie było, a nie, coś tam się zaczęło pojawiać Naruto, ale to pierwsze dopiero. I teraz zobacz na kolejny, pomysły, 9 koła,
Shisui, 6 koła, 7 prawie ma w tym momencie. Znaczny spadek. Jak mówię, rozumiem, że komuś się znudziło nasze pierdolenie czy coś, nie? Tak trochę wątpię, że nagle, no, wiesz, znudziło się 40% w tym samym momencie, nie? To już nie jest takie obvious, że to tak, znudziło jednej, ci tak, się. I to są dwie strony medalu, jak wszędzie, jak zawsze, jak ze wszystkim. Czyli nie można zbytnio się tym zasłaniać, w sensie takim... Jak na przykład tak. Dla mnie Royo robił to zawsze. No. Często to robił, że na przykład dodał jakiś film, który naprawdę nie musiał się kryć, bo to jest kanał gamingowy i on kiedyś zrobił jakąś tam przeróbkę z czegoś. Mm-hmm. Jakoś wiesz, naprawdę dużo czasu poświęcił, rekwizyty i wszystko. Tak. I jakby ludzie nie kliknęli w to. No i po prostu tyle, ale jeżeli algorytm bardziej boli, właśnie jeżeli ktoś nie kliknie film i się ten film następny już nie pokazuje, albo w subskrypcjach się nie pokazuje, bo już powiadomienia to tam już nic. Jeżeli każdy wie, że ten odcinek jest w niedzielę o tej godzinie, to jest bardzo fajne, że są tacy stali widzowie. Mm-hmm. No to gorzej, jak on się tam jakiejś szerszej publiczności w ogóle nie pokazuje, bo widz, który oglądał poprzedni film, nie kliknie w następny. I to jest troszeczkę problem, dobrze, mi się wydaje. Ja czyli i tak zrezygnowałem z tego nagrywania. No wiesz, ja ci powiem nie też... do końca zrezygnowałem z nagrywania normalnie, po prostu będę robił to nie, na niepubliku, nie? Też mi pisali to widzowie, w sensie ja też nagrałem sobie Attack on Titan i to też widzowie też raz nie klikli, potem nagrałem coś też w czwartek o Naruto i też wiesz, potem ktoś przychodzi w niedzielę i o, zapomniałem o tobie, bo mi się przestało pokazywać. Miałem, wiesz, tak jak siedzę na tym YouTubie wiele lat, to widzę kilka myków, które działają lub nie działają i często miałem tak, że na przykład jak siedziałem sobie w pracy, to tam mogłem czasami pooglądać YouTuba, więc odpalałem sobie na telefonie, patrząc subskrypcję, bo nie logowałem się oczywiście na komputerze w pracy, to patrzę sobie i patrzę, o, ktoś tam wrzucił nowy filmik, nie? Na moim telefonie. Wpisuję na komputerze, a go nie ma. Więc co jest? Wchodzę na jego kanał, nie ma, a w subskrypcjach mi się pokazuje. Tak, tak, albo... ja sam miałem, nawet w filmach, wiesz, na kanał, wideo, nie ma filmu, a dodany jest z polecanych. To też takie coś mam nawet bardzo niedawno. I tak samo, wiesz, z live'ami miałem. Jak nie klikałem nigdy w live'y, to raz kliknąłem w Werfiego czy Wodyma i nagle trzy live'y mi się pokazały. Jakiegoś Payna NB, kogoś tak. Na samej górze. Kliknąłem w jednego live'a i nagle się pojawiły trzy. Jakby YouTube ci podchwyca rzeczy, które lubisz, a tak. znika ci z oczu w tych, których domniemanie nie lubisz. Czyli nagrywa, kanał jest stricte o czymś tam, nagrasz o Naruto, ktoś nie kliknie i YouTube już wyświetla, że jednak nie chcesz tego widzieć, to ci tego nie pokaże ci coś innego, co lubisz. Na przykład albo stary film, albo właśnie kanał o Naruto inny. Powiedzmy, że pokaże zamiast teraz ciebie, pokaże nagle mnie, bo jest o Naruto. I tak. ostatnio ktoś kliknął akurat. I tak jak powiedzieliśmy o tym Frizie, że wiesz, ktoś może powiedzieć, że on nagrywa codziennie po milion ileś tam wyświetleń, tylko właśnie, co jest? Jedno, częstotliwość, każdy ją zna, bo codziennie nagrywa, to wiesz, że coś będzie codziennie. Drugie jest on ziomkiem. I trzecia sprawa, oni tam cały czas, wiesz, 20 sekund filmików, powiedzmy, żebyście dostawili lajka, nie? I ja wiem, że to działa. Wiem to od lat, że działa. Nigdy nie chciałem tego stosować. Wybuchach mam takie, co jakiś czas w tych odcinkach, chociaż sam już tego nie zauważam, bo to jest ważne dla kanału i ja nawet nigdy tego nie chciałem robić, a zrobiłem to z takiego właśnie trochę przymusu, to jest zjebane, ja nie lubię też prosić o lajki, nie, bo to jest takie, no właśnie żebranie, ja cały czas mam to myślenie sprzed 5 lat, nie, że nie chcę tego tak, robić, tak. Choć tak wiem, że to działa. Łapki. Tak. I choć wiem, że to działa i ludzie już nie mają takiego, że a możesz sobie prosić, ale ja nie mogę tego robić, chociaż robię to pod względem tych alertów, które wyskakują, bo wiem, że to, no bez tego to też, wiesz, YouTube ci wyświetli, że to lubisz, więc będę ci pokazywał filmiki, które lubisz, czyli prosta logika, nie? Prosta logika. I ja tak samo zawsze i na live mówiłem i na filmach, że tam pisałem ludziom, no, że ja nie mogę, jak ja mówię, nie mogę przełknąć tego, zostawcie łapkę w górę, to mi się wydaje takie bardzo nienaturalne, ale tak. Zacząłem to robić, w ostatnich swoich dwóch filmach zacząłem to robić i nagle ci powiem, skoczyło o 20-30% i nagle teraz mam więcej lajków niż, nie, na przykład mam, jak masz 10k wyświetleń, no to 1000 łapek, czy tam 1200, nie, a tak to miałem 700-600, jest taka różnica. Jest różnica, ogromna różnica, bo, ale wiesz, i nagle dlaczego? Ten film... Bo to jest z jednej strony dla jednego żebranie, a dla drugiego przypomnienie. I wiesz co, ja widzę to na sobie, bo tak jak mówiłem, jest dużo kanałów, które ja lubię. Oglądam wszystko, ale ja nie zostawiam tej łapki, bo ja zapominam. Jakby nie uważasz, że to jest potrzebne. Oglądasz łapki. Film i wyłączasz. To jest takie, większość osób tak robi, ale jeżeli ktoś wspomni,
i wiesz, lubisz tą osobę, no to mu klikniesz. To jest taka jakby forma wspomagania kanału plus tego, że ty lubisz to oglądać, to będzie ci się wyświetlać. Bardziej w tej kwestii trzeba myśleć, a nie zostawisz lajka, żeby dostać atencji, bo tu nie o atencję chodzi, wiadomo. Tak, ja już właśnie, a, bo zboczyliśmy z tematu cyferek i tak jak mówiłem, ja się nauczyłem w tamtym roku gdzieś tak w połowie, żeby na nie nie patrzeć. I nawet kilka razy zrobiłem coś, kilka razy, no już starałem się omijać, jak się dało te liczby, ale się tego nie da za bardzo zrobić. YouTube niestety nie pozwala na coś takiego, żeby nie widzieć po prostu, ile masz wyświetleń i tak dalej, tylko wiesz, przeglądasz sobie, nie patrzeć na to. I na przykład jak robiłem live'a, to zasłaniałem sobie ilość ludzi, żeby tak się nie demotywować, bo może ci to nie za bardzo obchodzić, nie? Tak sobie mówisz, a nie obchodzi mnie to. Ale i tak to cię boli, nie? Nawet jeżeli nie chcesz. I przez te pół roku do końca 2020 miałem takie myślenie, tylko że teraz muszę do tego, trochę muszę do tego wrócić. To chciałbym to olewać w momencie, w którym miałbym na przykład dwukrotne zarobki, nie musiałbym się w ogóle martwić o to, ile zarobię, ale ja z tego żyję, nie? I ja potrzebuję. I mam zabezpieczenie w postaci jakichś tam odłożonych pieniędzy, bo bez tego już dawno powinienem iść do tej roboty, nie? Ktoś pewnie w komentarzach powie, o, tu idź do roboty, po chuj nagrywasz tego YouTube'a, nie? Tylko ja chcę to robić. Dla pieniędzy. Tak. Nie chodzi o to, że dla pieniędzy. O Jezu, jak to powiedzieć? Bardzo chętnie wyłączę wszystkich wspierających, wyłączę wszystkie donaty, zostawię wam tylko jedną reklamę na samym początku, pod warunkiem, że nie będziecie mieć wszyscy adblocka, co wy na to, i będę zarabiał tyle samo, ale będę miał stałą gotówkę i nie będę musiał się martwić o jutro, bo przyczyną większej ilości live'ów, dłuższych reklam bez pominięcia jesteście wy. Mówię wy, bo ja nie używam adblocka, no można powiedzieć nigdy, miałem kiedyś na Chromie. Ja jakby ty powoli musisz myśleć o tym, no, jakby w kwestii biznesu, o to chodzi, jakby to już jest troszeczkę też biznes, nie tylko pasja i hobby, i że lubisz to robić, ale też troszeczkę w kwestii biznesu myśleć i jakby nieraz ten film powinien być 8-minutowy, prawda? Powinien być 8-minutowy tak naprawdę, powiedzmy. Teraz już nie mam z tym problemu takiego, bo teraz w ogóle zmienili na 8 minut i zazwyczaj nie mam problemu. Chociaż po ostatnich filmikach można było odnieść wrażenie, że ja na siłę próbuję zrobić 8 minut. To tylko raz tak zrobiłem ostatnio, bo miałem dosłownie chyba 7.52 i mówię, nie, no kurde, nie po to teraz to wszystko robię, nie? To się wydaje, że to jest normalne. 8 sekund mi zabraknie i ten filmik zarobi dosłownie 10% tego, co mógłby, nie? A ja dorzucę tam dwie ponad reklamy. Ponad dwukrotne jest jakby zarobek. No i wiesz, jak ja kiedyś zrobiłem i nikt się nie przysrał, kiedyś nagrałem film o Sakurze i mówię totalnie, teraz sobie poleci muzyczka 30 sekund, bo mam 7... Ja tak zrobiłem, znaczy ogółem przez te całe lata zrobiłem tak kilka razy. Raz zrobiłem też, że powiedziałem, że no brakuje mi trochę do 10 minut, więc wymyśliłem taką coś tam powiedziałem wtedy, nie? I to też tak, było. Tak, jakby nikt się jakby nie ten. Tak, bo to już nie te czasy, gdzie mówią, o sprzedałeś się. Tak, no mówią w ramach mema bardziej niż jakby realnej tej, szczególnie, że to była... Kiedy było to memem, no to my byliśmy wtedy, mieliśmy po 13-14 lat i my oglądaliśmy YouTube'a, to my to wtedy pisaliśmy. O ty kurwa, teraz my to sami to rozumiemy, takie, no to teraz... Nie, on coś sprzedaje, a teraz na masz... Na YouTubie? Co? Gdzie nie wejdziesz na jakiś filmik, o ten filmik jest sponsorowany by coś tam. Tak, to się bardzo już normalne zrobiło i zrozumiałe dla nas. Tak. Powiedzmy, dla tych małych debili, którzy kiedyś oglądali i wyzywali ludzi, że się sprzedali, to teraz ta widownia, która jest w naszym wieku, która jest już bardzo duża... Musisz zarobić chłopie na chleb, no to... więc czego się dziwisz. No i jeszcze masz pewne po prostu, pewny zarobek, nie? Tak jak idziesz do pracy, to wiesz, że zarobisz ileś tam, a nie zależy to właśnie od algorytmu, od tego, czy ktoś kliknął, od tego, czy ktoś dał łapeczkę w górę, tylko po prostu ktoś ci płaci pewną sumę za zrobienie czegoś tam i to nie to jest jak inwazyjne. I jeszcze w dodatku możesz sobie pominąć to, nie ma żadnego problemu. To troszeczkę jest bolesne. To twoje zarobki, to wszystko zależy od tego, czy ktoś zostawi łapeczkę w górę, na przykład ktoś kliknie film. To możecie uznać, że jakieś użalanie się, ale to nie o to chodzi. Ja tutaj nie użalam się, że jest strasznie źle. No, fakty zwykłe. To jest trochę takie, wiesz, niepokojące, że z dnia na dzień możesz po prostu umrzeć jako kanał. Tak, jeżeli ktokolwiek, powiedzmy,
Nie wiem, jakikolwiek kanał, czy ma 500 tysięcy, bo ja wiem, że są takie kanały Minecraftowe, szczególnie były takie, że... SKKF, gościu ma... przykład. No, przykład. On ma chyba z milion wyświetleń, a robi po 1200-3000 na film. Milion subów ma ponad, nie? Kiedyś jak kwadratowa była ta pierwsza chyba, czy coś, ja też oglądałem. Boże, ja u SKKF-a na live'ach byłem o 3 w nocy i pisałem sobie z nim jak z ziomkiem, bo ja pisałem, mało tak, osób tak. było, a on odpowiadał, nie? Także tak, to było wow wtedy, że może taki człowiek popularny mi odpowiedział. To powiedzmy, że on sobie żyje na 10k przez 2 lata i nagle myk 100 zł. I co on ma teraz zrobić? On ma wszystko, jego wszystkie plany i tak dalej. Powiedzmy, że on to musiał źle poprowadzić. Nie ma, tu już nawet nie algorytm, on musiał pójść w złą stronę jakoś. Większość jego wina, tak? On coś zrobił źle. Jakby akurat YouTube na takim poziomie biznesowym, to mi się wydaje, że już nie jest... często to, co robisz, to, co chcesz, tylko to, co musisz, jakby trzymać się, szczególnie ci Minecraftowcy, tak? Muszą trzymać się za trendami. Oni powiedzmy, tak, ci nie, Evrony i tak dalej, to oni jak nie pójdą dla w trend, nas oczywisty no to nie jest, będą oglądani. Jaki content jest robiony typowo pod zarobek, nie? To jest ten. I tak, ja tak, no chcę, i też młodzi to łykają. Młodzi, no takie dzieciaczki to łykają po prostu malutkie. I tyle, to już mówiliśmy sobie w tamtym podcaście właśnie, że w sumie nabierasz jakąś tam widownię 8-10-letnią i oni łykają każde gówno, które im wyślesz, już nie będę gadał jeszcze tak bez przesady, które im tam wyślesz, które prześlesz i tyle. I to staje się troszeczkę już mniej męczące dla ich, ale tak. Tymi trendami i tymi efektami i tak dalej, tymi głosikiem radosnym bardzo, jak na Cartoon Network, żeby było, wiecie, witajcie widzowie, haha, hihi, no, i tak dalej. I to pierdzielanie 100 słów na sekundę. Tak, to musi być bardzo szybkie, bo to musi być dynamiczne, to nie może się nudzić, wiesz, to jest... Tak. Kamera cały czas lata. Tak, to jest młodziutki człowiek i on jakby, on nie może się nudzić przed ekranem, on musi mieć cały czas, kurwa, ADHD. Ma i musi, wiesz, obserwować na ekran, a oczy muszą mu latać. Czyli wiesz, różne rzeczy różni ludzie lubią, ale to się sprzedaje, powiedzmy, w tej chwili od lat. Sprzedaje się najlepiej, no to jest to robione, bo to jest już biznes. Evron, nie? Evron no. to nie jest, ja mogę się założyć, że to nie jest człowiek, który jest taki hi, tylko on wstaje z kompa i jest innym człowiekiem. I to nie jest złe. Idziesz do pracy, robisz to samo. Tak, jeżeli idziesz do pracy, to nie mówisz szefa, siema, kurwa, spiona. Tak. Nie, to mówisz mu dzień dobry, szefie, a pod nosem potem ty, kurwo. Tak, wiesz, no. Nie. To jest trochę jak boomer no jutsu, ale no po prostu to nie jest nasz target, niech oni robią sobie co chcą. No nas to jakby, mnie przynajmniej to nie boli w ogóle, ja jestem w ogóle poza tym wszystkim. Nie, my też to nie robi. Oni robią to, co muszą, to taki jest, jaki jest biznes znaczy, według nich. Oni nie muszą, nie? Domyślam się, że no chyba, że jesteś strasznie głupi po prostu, zarabiając, nie wiem, milion ileś tam rocznie i mając 2 złote na koncie, że musisz to ciągnąć, żeby mieć cokolwiek. No chyba, że masz jakiś potężny cel zrobienia czegoś tam, nie? No to... Wiesz, ja na przykład, jak mówiliśmy o SKKF-ie, że on robił milion czy coś, jeżeli on się ustawił, to ja nie widzę problemu w tym, że on zrobi teraz 1000 wyświetleń, jeżeli mu to sprawia radość, myślę, że to nie jest takie, że 2 lata zarobisz tam po 20 tysięcy i jesteś już ustawiony. Mi się wydaje, że widzisz na przykład, są piłkarze, nie? Którzy zarabiają 2 miliony i piłkarz, który zarabia 30 milionów. Mm-hmm. I piłkarz, który zarabia 30 milionów, nie zejdzie ci do 5 milionów, nie ma bata, nie ma takiego bata. Nie, no, to jest, i dla niego 2 miliony to jest nic, skali, to jest 2000 złotych, tak. Nie? Skala cały czas się zmienia, tak samo jak z naszymi wyświetleniami, dla ciebie kiedyś 500 wyświetleń mówisz, wow, nie no, zarąbiście, kurde, serce rośnie, ale teraz na przykład mi zrobi 20k, to mówisz, ja pierdolę, skala cały czas rośnie, to jest tak samo, to jest ze wszystkim, to jest i z zarobkami, i no ze wszystkim, no tak, wszystko jest, apetyt rośnie w miarę jedzenia, tak? Takie jest powiedzonko boomerskie i ono pasuje po prostu. Ja kiedyś miałem ten temat przy flaszce z kolegą, długi, bo on zarabiał tam 100 czy 2 więcej ode mnie, bo byliśmy w tej samej pracy, tylko on tam na wyższym stanowisku. Mieliśmy dosłownie identyczną sytuację, nie? Jeżeli o to chodzi jakby tak finansową, czyli on też mieszkał w mamy domu, opłacał tylko rachunki, czy nawet wtedy nie płacił i on mówi, że kurde, ja muszę się stąd zwolnić, znaleźć sobie inną pracę, bo ja pieniędzy nie mam. I mówię, co? Ja odkładam 1000 miesięcznie. Jak ty to robisz? Nie? I takie, to zależy od człowieka po prostu. Mówię, to teraz tak, zarabiasz 3 koła, nie masz nic, mówisz, że ciężko ci do następnego miesiąca, ja zarabiam tam 2, powiedzmy 600-700, i jestem w stanie odłożyć kafelka
A teraz ten, mówię, będziesz zarabiał 8, będziesz mówił, że nie masz pieniędzy, bo będziesz wydawał więcej po prostu. No i to jest tak, tak to działa, nie? No chyba, że jesteś na tyle, wiesz, taki, jak jest na to słowo, że przyłamiesz się i mówisz, okej, to teraz ja przez rok będę robił z siebie pajaca w internecie, będę zarabiał 30 koła, będę żył za 5, a 25 będę odkładał, ale możesz sobie zrobić tak, ja będę teraz robił pajaca w internecie, będę odkładał, ale będziesz wydawał 25 koła, a 5 odkładał, nie? Tak może być. Tak też może być, jasne, jasne. No. Uff. W ogóle prawie nie poruszyliśmy żadnego tematu, który sobie wypisaliśmy, nie? Wydaje mi się, że poszliśmy w całkiem inną stronę niż mieliśmy pójść. A Tak, mamy mieliśmy w taką. inną kompletnie pójść. Mogę wam przeczytać. Ogólnie ego youtuberów i jakby Ale ja nie wiem rosnących jak w ty, ale miarę. ja mogę dalej o tym rozmawiać. Możemy zrobić bardzo Jasne. długi podcast. Algorytmy, czy pasuje się ten temat? Odnieśliśmy się jakoś do tego. Powiedzmy, że No. okej. Okay. Eliasz, kończysz się, nie masz pomysłu. Tak ci O piszą tak. co chwilę. Powiedzmy, że coś No. tam już poruszyłeś w sensie. Że na tamtym podcaście troszeczkę poruszyliśmy to, że zmianę perspektywy, jakby zmianę zdania, jakby Nie cały no, czas ja można to słyszę, ciągnąć. bo to jest zabawne. To jest o tyle zabawne, że ludzie zaczęli chyba tak najbardziej to zauważać w momencie, w którym zacząłem robić wszystko o chyba, nie wiem, w świecie Naruto, geografia w Naruto, coś takiego. W ogóle ten filmik zrobił też jakieś chore wyświetlenia, czego się nie spodziewałem. To był tak ciężki do zrobienia filmiku, tam było bardzo dużo informacji, bardzo dużo nagrywania. Co za tym idzie, to chyba był ten filmik, który nagrywałem prawie 2 godziny, a on trwa tam 20 minut. No, no. Później montaż był bardzo nużący, ja myślałem, że się popłaczę tam. I to ja wszystko musiałem zrobić tego samego dnia, bo nazajutrz do pracy, a pojutrze miał wyjść, więc nie miałem po prostu okienka, kiedy mógłbym to zrobić. I ludzie zaczęli pisać, że skończyłeś się. I ten filmik był dla mnie nudny do zrealizowania, ale fajny do pisania po części. W sensie to było coś takiego, że kurde, ja odkrywam rzeczy, które już były w No, tym Naruto, nie? nowe rzeczy ciekawe, tak. Ale z drugiej strony, wiesz, to było tak na przestrzeni lat zrobione, że o tym się zapomina, albo nie wie nawet, albo nie obejrzałeś jakiegoś filera. Niektórzy tak mają, ja obejrzałem wszystko akurat. No No i. nie ma możliwości zapamiętać tam 800 odcinków ze Tak. wszystkim. I człowiek taki mi pisze, że ej, skończyłeś się, bo nagrywasz coś takiego, nie? Ale w tym momencie dla mnie to są najciekawsze odcinki. Zrobiłem ostatnio filmik o przepływie czakry. I ja mówię, kurde, jakie to jest ciekawe. Tu jest dużo jakiejś różnorodności. Mówię, kurde, ten Kishimoto to musiał mieć w bani, żeby wymyślić tak dużo rzeczy. I wszystkie jakoś są uzasadnione, nie? Ale wiesz, Mówię, jak to coś działa, zajebiste to nie? jest. Bo wiesz, czym więcej masz jakby widzów, tym większości nie zadowolisz. Tak, Jakkolwiek znaczy to zabrzmi. nie, Każdy nigdy znajdzie nie coś lepszego starałem dla się siebie. akurat, No, ale i to jest tak się nie da zabawne po zrobić. Tak prostu. się nie da zrobić, że zadowolisz wszystkich. No wiadomo, jeżeli powiedzmy masz 1000 subów i te 1000 subów cię subuje dla tego, co aktualnie nagrywasz, no to okej, to wiadomo, że będzie im się to podobać, co robisz teraz. No. Ale na przykład ci sami widzowie 1000 co oglądali cię na przykład wtedy i lubieli tamte twoje stare filmy i teraz nagrywasz to w inny sposób, no to Tak. można zrozumieć, że I w inny według sposób, nich albo dalej o kontencie Naruto, ale coś trochę tak, innego, to już jest. to po pierwsze według nich to już nie jest to samo, można zrozumieć ich, no i dla nich to już takie co innego, takie już na siłę, może być oczywiście to może być tak dla nich, bo to jest kwestia gustu, no i na dodatek doszło ci tych widzów, powiedzmy teraz jest 40 tysięcy, i 20 tysiącom spodoba się bardziej ciekawostki, tutaj fakty, Tak. a tutaj jakaś opinia bardziej. No i to jest bardzo, bardzo, w Nie sensie wybierzesz, nie? logiczne. No, takie dla mnie pisanie, skończyłeś się, to dla każdego, u każdego rosnącego youtubera prężnie się takie coś dzieje. Tak, znaczy I nie wiesz. ma żadnego tego. Po prostu nie Nie. spodoba mu się jakiś film, uważa go za nudny, a kiedyś widział jakieś ciekawsze, według niego. No to dla niego to już jest tematy na siłę. I ci napisze, że po prostu kończy się, bo nagrałeś to, a tego nie. I tyle. Tak, no jakby wiesz. Czasami można zaorać, bo wiesz, jak on pisze, że skończyłeś się pod filmikiem, który nie zrobił jakichś wyświetleń, to okej, można powiedzieć, że no dobra, spoko. Ja tak zawsze odpisywałem takie, no, po prostu no, albo no spoko, tak jest właśnie. Albo jakby ktoś napisał mi, sprzedałeś się, bo coś tam zobaczył przypadkiem, to mówię, no pewnie, że tak, bo ja leję na to totalnie, na taki hejt, nie? Ale ten. Ja bardziej w tym momencie właśnie wolę robić coś typu właśnie wszystko o czymś tam, jakieś światopoglądy, odkrywać to, co już jest tak naprawdę, tylko trzeba to wszystko wydobyć. To też To dla jest mnie jest spoko, jakby ciekawe. przypominanie rzeczy i ubieranie tego w oprawę, jakby wiesz, jakby Tak.
ty jako lektor plus jakby się oprawa graficzna ładnie zrobiona, jak najbardziej dla mnie to jest spoko. Szczególnie tak. takiej skróconej wersji, jakby masz 800 odcinków, wiadomo, że wszystko nie pamiętasz i nagle masz tutaj 20-minutowy filmik w kolebce ładnie oprawiony z lektorem, w sumie którego słuchasz od 5 lat i którego lubisz. Jak dla mnie dobre podejście. No i wiesz, ja mógłbym równie dobrze sobie zrobić coś typu no to robię teraz topki. Cały czas będę robił topki, cały czas będę robił jakieś tam czekaj, co ja sobie napisałem? Topki, przedstawienia postaci, bo to też fajnie się umie ogląda. No, jakieś tam jedna postać versus druga postać też się zazwyczaj dobrze ogląda. Tylko że ani wam by to się nie chciało. Wam też by się nie chciało na dłuższą metę oglądać, na przykład jak ja bym wrzucił przez 3 miesiące same przedstawienia postaci. W końcu by było takie, kurwa, znowu to przedstawienie postaci. Też ja bym zrobił sobie zależy. Wszystko o czymś tam, moja opinia, topka, coś tam i znowu wszystko o i tak wiesz. Wiesz, to bardzo dużo zależy. Znowu to jest ta kwestia gustu i znowu to jest bardzo ważne w Naruto, czyli kwestia tematu, jaka postać. Ta postać się, wiadomo, Itachi się kliknie lepiej niż jakaś Kurenai, o której nagrasz te same jakby opowieść o tej postaci. No to jest w Naruto akurat taka kwestia, że nie masz tych równych tematów, że bardzo mogą się różnić zależnie od tego, ale to jest znowu ta kwestia jakby osobowości, nie? Jeżeli jest się lektorem, bardziej głównie lektorem niż osobowością, no to wiadomo, to wtedy naprawdę temat jest bardzo ważny, a jeżeli właśnie się zaznajomisz z tymi widzami, no to jakby te tematy będą, mi się wydaje, już klikalne na podobnym poziomie. Ale mi się wydaje, że to o tym to w miarę powiedzieliśmy. Może, tutaj, ale ja też chciałbym mieć trochę różnorodności. Nawet jeżeli mówię o Naruto, tylko to chciałbym mieć takie, że tutaj się podzielę swoją opinią, tutaj powiem coś, co już było. Takie wiesz, żeby nie cały czas robić to samo. Tak. No i dla ciebie to jest lepsze i dla widzów, mi się wydaje. No. I to jest kolejny taki malutki temacik, który nie obgadaliśmy, to stare filmiki równa się cringe. I to jest, ja mam nawet tak, że ja po 10 minutach mam już cringe. Ja oglądam aż film, tyle wytrzymujesz? Mówię spoko, no tak, ale oglądam go później, mówię, kurwa, tutaj lepiej powiedzieć, tutaj poprawić, tutaj lepiej powinienem zrobić, tutaj nie miałem czasu, mówię, kurwa, jakbym miał godzinę więcej i tutaj powinienem poprawić, tutaj, i to mnie bardzo denerwuje i mówię, że już to jest. Już bym chętnie go na prywatę już bym go wyjebał chętnie, tak, ale wiesz, nie mogę, nie? Idealistyczne podejście też nie jest takie do końca dobre, bo... Zależy, nie można nigdy w skrajność, nie możemy przejść skrajnie, że idealistyczne, że wszystko będziesz zaraz... Bo wtedy nie będziesz podchodził, bo zawsze jest coś do poprawienia. Bo będzie ci dobrze, będzie ci schodzić masa czasu na to, na dodatek tak naprawdę ludzie nie zwracają uwagi tak bardzo na szczegóły, jeżeli to się jakby już jest co tydzień, ludzie przyzwyczaili się do jakiegoś tam poziomu, jeżeli zmienisz małe szczególiki, na które poświęcisz 5 godzin, no to ludzie tak nie zwracają na to uwagi, tak jak samo jak ty. No i powiedzmy... Dokładnie, albo ktoś, to jest w twojej branży, że tak powiem, bo ja mam coś takiego, że głupi efekt, ja wiem jak go zrobić, albo... Jako twórcy mówię, kurde, jakie to jest zajebiste, ale człowiek, który to ogląda, może powiedzieć, co ci się to podobało? Ja tak miałem wiele razy, bo rozmawiałem z kolegą właśnie z pracy, takim dobrym kolegą, którym oglądaliśmy różne rzeczy i mówię, ty, a widziałeś to? On, co? Mówię, po jakie to jest zajebiste, tutaj zrobił to, mówi, no. Ale czemu ty się tym podniecasz? Ja mówię, to jest zboczenie montażysty, wiesz, my to zauważamy, bo my to robimy, a tak samo jakby, wiesz, z modem gadałem, pokazałem mu montaż nowy, mówi, nie no spoko, stare też spoko. Ja mówię, no kurwa, na tamtym spędziłem godzinę, na tym 6 godzin. Popatrz tutaj, popatrz tutaj. Mówię, nie no, stare też mi się podobały. Ja mówię, o Jezus, jak mnie to denerwuje. Tak się postarałem, tutaj porobiłem to, tyle czasu straciłem z tego, zrezygnowałem z tamtego, zrezygnowałem tutaj, tego się nie nauczyłem do szkoły, ale zrobiłem to i nagle wychodzi na to, że jedno i to samo. I tak, ale powiedzmy sobie tego, ze skrajności w skrajność, tak? Czyli nie możesz zbyt pedantyczny być, tak. Bo to jest szkodzi ci, nie tylko tobie, ale i kanałowi. I w drugą stronę, nie możesz powiedzieć, a tam chuj z tym. Wszystkim wywalone. Dobra, nie? Błąd, dobra, malutki błędzik. Tak to nie ma rozwoju, nie ma w takim rozwoju. Musisz być zawsze, wszędzie musisz być gdzieś po środku. Musisz widzieć swoje błędy. Jeżeli, nie, to, tak jak to jest bardzo dobre, jeżeli widzisz swoje błędy, jeżeli... Czekaj. Jeżeli widzisz swoje błędy i... To wtedy chcesz się poprawiać, nie? Jakby idziesz do przodu, wiesz, że idziesz do przodu i nie ignorujesz tych błędów. No dobra. Dobra, ja szybko to teraz powiem i zaraz robimy taką chwilową przerwę, bo jeszcze tam kilka tematów małych jest, tylko chcę zobaczyć, że jakiś telefon mi się nie rozładował czy coś, bo nie widzę, nie? Ale chciałem dołożyć do tego taką cegiełkę, że ja na przykład jak wysyłam materiał Tuśkowi, on mi
no zmontowany już wysyła, to ja go oglądam zawsze i mówię, co było nie tak. No jak ja zobaczę jeden mały błąd albo drugi mały błąd, to mówię, dobra, olej to, nie będziesz teraz poprawiał tych dwóch rzeczy, renderował to, marnował internetu, żeby mi przesłać się. Nikt prawie tego nie zauważy, nie? Ale jak się nazbiera trochę tych błędów, i to mogą być małe błędy, ale dużo, mówię, nie, no to trzeba poprawić, bo tutaj nie miałem tego na myśli, tutaj trochę o coś innego mi chodziło, to można poprawić, no i w tym momencie tak. To jest takie, wiesz, to już trzeba poprawić. Podobnie. To było tak, na początku szczególnie, jak zaczął mi montować, to mówię, jeszcze się nie dotarliśmy, nie o to nam chodziło, nie o to tak, mi chodziło. Tak, trzeba się zrozumieć, musi zrozumieć montażysta o to, co chodzi. Tak samo z Wodekiem, który uczy się w sumie montować. Tak, robi to w porządku, ale wiem, że po prostu się uczy i dużo mamy tłumaczenia, dużo mamy poprawiania. Niestety nie zawsze jest na to czas, żeby wszystko poprawić, ale wydaje mi się, że szybko się uczy. Tak, to jest najgorszy z tym czas. No i też ma problem z internetem, że nie zawsze może mi to 50 razy wysłać, bo tu jest błąd, bo tu jest błąd, bo tu jest błąd. Wiem. Ja bym chciał to inaczej. No, zresztą wiesz, tak to wygląda. Dobra, sprawdź, czy tam telefon ci dobra, nie padł, żebyśmy... Nie... Chwila przerwy, szybkie cięcie. Panie, kurde, 61% na telefoniku, także jest git jeszcze. Ale będziemy telefon to... kończyć, bo tu już słyszę, że obiad się zrobił, a ja nie chcę jeść zimnego, rozumiecie? A poza tym długo, jeszcze nie nic wiem, nie jadłem. Ktoś dotrwa do tego momentu, nie? W każdym razie jeszcze mamy kilka małych tematów, który jeden to taki trochę miałem zarzut, jak oglądałem twój live wtedy, co oceniałeś te kanały, czyli powiedziałeś, że każdy by się sprzedał za deal i tym bardziej w naszym świecie anime. Chyba nie powiedziałem tak dosłownie. A może możliwe, że tak powiedziałem, a nie o to mi chodziło. Mogę sprostować, o co mi dokładnie chodziło. Powiedziałem, kto by... Nie, powiedziałem takie coś, no. Powiedziałem rzeczywiście, kto by się nie sprzedał, nie? A kto by się nie sprzedał? W sensie, jeżeli mi chodziło jakby w tym przypadku Werfiego. Na przykład jakby do mnie napisał firma AFG, którą w sumie sam jakby używam. Jakby napisał... Właśnie już do ciebie nie napiszę, bo już to jest sponsorowanie za free. No, tak, teraz to wszyscy no, kupią. No dobra, nieważne, no to jest dla mnie też śmieszne, że nie można mówić o niczym, tak, to ci nie pokazuję, zapłaci. Pokazuję Osi Magnes, jakby co napiszcie do mnie. Tak. Nie, na pewno no, was rozpromuję potężnie. No i czekaj, teraz muszę zwrócić do myślą sobie. To czekaj, jakby do ciebie ta cięcie. Firma napisała, to... Aha, no to tak, no to po prostu... Na takie deale bym się zgodził, jak na przykład robi Werfi, w sensie widać, że po pierwsze to jest legitne, po drugie to jest jakaś taka znana bardziej firma, nie jakieś wiecie, nie przyjąłbym na przykład, że wszystkie, sprzedałbym się za wszystko, że o League of Angels ja już nagrywam, bo mi dali 10 tysięcy i albo wiesz, działamy z własnym sumieniem, nie? Mm-hmm. No jakby, tak. Nie nagrasz skrzynek CSGO przed odcinkiem, bo ludzie, tacy ludzie piszą do mnie, co ciekawe. Ja oczywiście, że tego nie nagram, bo to jest bez sensu. Ja nie dla wiem, mnie. W sensie nie wiem, czy nie zgodziłbym się na taki deal. W sensie dlatego, że ja grałem dużo w CS-a, otwierałem skrzynki, więc to tak, każdy ma... to się nie kłóci z moim ego, z moim takim, wiesz. No każdy ma swoje tak. jakby swoją mentalność, nie? Mhm. Ja jakby CS-a też nie nagrywam, nie gram i dla mnie to nie byłoby, dla ciebie mogłoby być to okej. Okay. Mhm. No i właśnie różnie są i też nie chodziło mi o to, że każdy by się sprzedał za wszystko, za byle co. Mi chodzi, tak. że jeżeli ma się możliwość zarobienia na firmie, która jest powiedzmy w porządku, jakaś tam znana jest, na dodatek ten AFG jest powiedzmy przydatny, no to ja bym nie widział problemu i dlatego to powiedziałem, a kto by tego nie zrobił, kto by się nie sprzedał. Dobra, ale oczywiście dobra, to jest kwestia indywidualna myślałem, bardzo. Że powiesz coś takiego, że skoro w tym anime świadku nie ma pieniędzy, więc każdy nie, będzie przyjmował każdy. W ogóle mi o to nie chodzi. Nie. Tak, ale powiedziałeś dosłownie to, co ja sobie napisałem, bo mi też proponowano współpracę dawno. Była gra, którą chcieli, żebym sponsorował. Już nawet nie pamiętam nazwy teraz, ale była coś w klimatach ala anime i oni zaproponowali mi pieniądze i ja wtedy zarabiałem chyba z 800 na miesiąc, a oni zaproponowali mi chyba wtedy z 300 i mówię, no to całkiem spory procent, nie? A ja mówię, no dobra, to poczekajcie, dajcie mi tam godzinę, dwie, pograłem sobie w tą grę i mówię, ona w ogóle nie mam z nią z żadnych emocji. Ani jest dla mnie fajna, ani jest dla mnie... bardzo zła, jest po prostu nudna dla mnie, nie? Wiesz, grałem, żeby sprawdzić, co to jest, ale nie wciągnęło mnie ani trochę. I mówię, nie, to ja odmawiam, bo to bez sensu. Chociaż napisałem to później na Discordzie, nie? Tak po prostu, że... od razu, nie? No tak myślę, że tydzień później napisałem, czy tam na live mówiłem, a ludzie mówili, ty głupi jesteś, było brać tego deala, dostałbyś 300 za free,
A każdy ma na to wywalone. I to jest właśnie coś, co ewoluowało na przestrzeni lat, bo kiedyś to by było sprzedałeś się, a teraz... Kiedyś nawet jakbyś dobry produkt zasponsorował, nie? Kiedyś jakbyś zasponsorował dobry produkt, który naprawdę jest fajny, to by cię i tak zjechali jak szmatę. Tak, a teraz jak zakładasz gówno, no to i tego nie chcesz zrobić, nie chcesz oszukać, jakby... To jest takie jakby troszkę oszustwo, nie? W sensie... Ludzie nagrywali Naruto online, w sensie tamci youtuberzy, nie? No to było najgorsze. Magda, Magdalena, Monika, Simsy, Minecraft, Minecraft, o Naruto online, o 10 tysięcy, jeden odcinek z Naruto online. Ale fajna gierka, zagrajcie sobie, jeżeli chcecie, macie tu mój link, z mojego linku się zarejestrujcie, no, mech. Ja mogę to potwierdzić z autopsji, bo po prostu dzięki nim, dzięki temu, że się sprzedaje, to niech oni się sprzedają, a ja dzięki temu mam stonks w kanale, więc okej. Okay. No ale ja, znaczy nie, no na przykład od Naruto online wziąłbym deala. Ale już to za późno, bo nagrywałem dużo materiałów. Tam Polska, no mają za darmo, polska to, administracja mają się... Naruto online nie jest wspaniała. Gra jest średnia, chociaż można ją odebrać dobrze, jeżeli się dobrze w nią będzie miał dobrą mentalność do grania w nią. I wziąłbym takiego deala, nie? Chociaż to jest trochę szemrany deal, że tak powiem, nie? Tylko, że znaczy, w takim przypadku ja bym chciał mieć wolność słowa, czyli nie, że mówienie, że ta gra jest zajebista. Tak, to kwestia dogadania się jest pewnie. No tak samo. Wolałbym wziąć mniej pieniędzy i mówić to, co chcę mówić, czyli na przykład to jest chujowe, to jest zajebiste, niż mówić tylko dobrze, a dostać dziesięciokrotnie jest z tego. Tak. No i chyba, żebym potrzebował bardzo, no bo to jest kwestia tego, że ja to mówię z perspektywy człowieka, który chciałby więcej zarobić, nie, jak każdy. Nie celuję w to oczywiście, ale nie potrzebuję na chleb w tym momencie, nie? Bo jakbym potrzebował, to bym nagrywał cokolwiek. Każdą to jest, tak, to jest ta kwestia znowu to jest ta kwestia biznesu. Tak. To znowu jest zrozumiałe. Na przykład Magdalena Marianika zarabia z tego YouTube'a i ona jakby już kwestii biznesowej popatrzyła w to. Nie żeby, wiesz, o pieniądze, tylko wiesz, zarobek w jej... się przyczepiłem tej Magdaleny, ale to tam nieważne, tylko przykład daję. Nieważne, bo jest dużo tych osób, które wtedy... Tak. Dosłownie myślę, że 20 youtuberów polskich, nie? Dużych. Tak, ona to traktuje to po prostu jako jakby kolejny zarobek do swojej działalności gospodarczej. Dość którą łatwy. Utrzymuje, z którą żyje. I to dość łatwy zarobek, taka okazja. Da się to jakoś zrozumieć. Ja nie wiem, na którymś etapie możliwe, że... I oczywiście zawsze jest ten pułap pieniędzy, nie ma jakby... Każdy ma swoją granicę pieniężną, mi się wydaje. Mi się wydaje, że praktycznie każdy ma swoją granicę pieniężną. No to gdzieś tam możliwe, że na pewno nie szedłbym, nie, jakby do oszustwa nigdy raczej bym się, na pewno bym się nie zniżył, ale do zareklamowania jakiejś gry, której nie lubię i powiedzenie tego, że no ta gra jest taka w sumie, taka średnia, ale jeżeli chcecie, jeżeli wam się podoba, jeżeli bo takie jest, coś mogę powiedzieć? Tylko, że to się nikt nie zgodzi na to, nie? Tak, a jeżeli wiesz, tobie się nie podoba, ale może komuś się spodoba, to jest takie coś. Ale wiadomo, jeżeli powiesz, nie no, fajna gierka, to też w sumie, jest taka kwestia. Fajna gierka, ale widać, że jest średnia, to też nikt nie zagra wiesz, w nią. Jeżeli potrzebujesz, to sobie wiesz, kurde, jakiego deala chcesz, nie? W sensie oczywiście najlepiej, żebym nie był skamerski. Jeżeli to czy różne typu, sytuacje typu, są w życiu, tak nie? Naprawdę jeżeli... nie lubię tej gry, ale ją zakreklamuję, bo dali mi dobre pieniądze. Czy jeżeli macie trudną sytuację, nie macie wyjścia, no to spoko, rób to sobie to. Jest, zdarza się i na pewno jest to jakoś takie, wiesz, w lustro się nie patrzy przyjemnie na siebie. Nieraz, zależy jak to ma mentalność, no. Tak, który no ma mentalność biznesmena, takie, szefa takiego. Nagram sobie, wezmę pieniądze i mam wywalone jajca. Ja tak nie mam, ja na przykład... Odmówiłem już deali. Zacząłem odmawiać youtuberom, że siemanko, ja tutaj chcę z tobą nagrywać i lubię bardzo twój kanał. W pewnym momencie, odmówiłeś kiedyś. Tobie a też ja też mówię? Odmawiam. Mi nie. Ja napisałem to, pisałem spoko, ale spoko. Ale widzisz, było dużo współprac, których może nie tyle żałuję, co no, trochę głupio zrobiłem, bo jak ktoś potrzebował pomocy, w sensie wiesz, chodź ze mną nagraj, to ja miałem takie, no dobra, to napisz po prostu scenariusz, że ja nie musiał nad tym się za bardzo zastanawiać, tylko przeczytałem ewentualnie, jak mi coś nie pasowało, to tego nie mówiłem, albo mówię, ej, to nie pasuje do tego, co mówię, nie? Ale to było na zasadzie, pisze do mnie gościu, który jest dużo mniejszy i czy nagrasz ze mną? Mówię, no dobra. W sumie czemu nie? No to nagram. Raczej to dużego stonksa ci nie da, ale możemy tak nagrać, nie? I za często tak robiłem, bo później miałem raz miesiąc, gdzie chyba z 10 osób się do mnie zgłosiło i tak, wszystkie widzę, osoby że zaczynały, tutaj? Nie? Tak, no tak jest niestety. Tak wiesz, tak samo to jest taka kwestia mentalności, nie mentalności, tylko
moralnościowa, bo na przykład jest taki wielki problem, na przykład do mnie ludzie piszą na Discorda, bo tam Discord mam, powiedzmy, mam tam około 1000 osób, mhm. jest tam, powiedzmy, aktywny ten Discord, wiesz, i do mnie piszą charytatywnie, w sensie, wiesz, że my wysłał na Discorda tego mały Adamek, Maraka, nowotwór i tak dalej, wiesz, raz wysłałem i nagle, wiesz, kolejny ci napisze i znowu tak. ci napisze, i znowu ci napisze, i znowu ci napisze, i jeżeli ja bym chciał pomóc, i wiem, że takie coś pomaga, rozsyłanie wszędzie, ale jeżeli ja bym wysyłał codziennie, bo mam po 5 tego, bo ludzie piszą, bo coś na Discordzie, do tych właścicieli piszą, no to był Discord w informacji był tylko zaspamowany i to, żeby nikt tego nie kliknął, to ludzie by po prostu byli wściekli na to. Ta. I ja się im nie dziwię. I to jest znowu taka kwestia, że no, chciałeś pomóc, możesz, ale jak raz to zrobisz, to zaraz wszyscy się zrzucą. I tak samo, co mówiłeś z tym kwestią nagrywania, no to ja też w sumie nie mam wielkiego problemu, jeżeli mam czas. No i do mnie piszą ludzie też, ale oni oczekują, wiesz, oni oczekują, że ja to zrobię wtedy, kiedy oni chcą i na ich warunkach. To takie strasznie na mnie chamscy są niektórzy ci ludzie. W sensie, wiesz, gościu mi pisze, ja mówię, teraz nie mogę, nie? Ja mówię, teraz nie mogę, bo ja mam tutaj. Mówi, nie no co ty, 5 minut, nie masz czasu nagrać. I wysyłam tak nie miałem, dawaj, bo to było dawaj, na zasadzie bo ja czwartek, coś bo ja już, najczęściej. No. O, siema, bardzo lubię twój kanał, dograsz mi się. Mówię, nie mam teraz czasu. A dobra, to tam jak będziesz miał, to napisz. I to takie przylizywanie się. A ja typa w ogóle nie kojarzę, nie? Żeby jak kiedykolwiek mi chociaż jeden komentarz ale napisał. Tak, coś, tak, to typowo jest, zrozumiał, nie? W sensie... Wiesz, tak... No, jak ktoś zaczyna zdanie, czegoś chcesz, to pierwsze zdanie, siema, jestem twoim widzem. To jest już klasyk i oczywiście, że tak będzie, no to takie podbicie jest. Ty akurat jak do mnie pisałeś, to ja chyba kojarzyłem cię, bo często pisałeś w komentarzach na początku. Czy często? Jak kiedy sprawdzałem? Pisałem, ale ja też się tam jakby... wyłączyłem już chyba. Co wyłączyłeś? Miałem na tym, na YouTube społeczności odpalone. Chciałem sprawdzić. Moje komentarze? Napisałeś pierwszy raz, tam było rok temu, ale nie dało się tylko to zakładam, sprawdzić. że mam z sześć siedem komentarzy. Ja tam nie, masz na pewno więcej, masz kilkanaście u mnie. Tak, naprawdę? No, ale to ten, ale to nie jest to ważne, nie? To w każdym razie, chociaż cię kojarzyłem. Przejdziemy sobie do tych komentarzy, przejdziemy sobie do komentarzy i podlizywania się zaraz też. W kwestii, w sumie to jest ta kwestia, ta sama pisania do innych YouTuberów, nie? Znaczy, w tym nie ma nic złego, żeby ktoś mnie źle nie zrozumiał, bo każdy chce jakoś zacząć i mieć lepszy start. Ja też bym chciał, tylko że ja nigdy nie miałem takiego, ja nie potrafiłem. Tak mówiłeś, że wysyłałeś filmiki na grupki Naruto, ja tak nigdy nie zrobiłem, tak. Nie lubiłem. Znaczy, tak, wysyłałem na grupki Naruto z pytaniem, jakby, wiecie, co myślicie, na przykład temat jest o Itachim, i na przykład co myślicie o Itachim, dlaczego zrobił tak. I oni głównie pisali w komentarzach, ja nieraz takiego chodzili. Czasami pamiętam, jak robiłem, jak ktoś robił jakiś filmik, który mnie... też jakoś od tej kwestii YouTube'owej dotyczył, to nawet miałem coś takiego, że piszę komentarz długi, wiesz, pokazują moją perspektywę do tego tematu i mówię, nie, no ja tego nie mogę wrzucić, bo tak nawet jeżeli to nie była reklama, to miałem coś takiego, że ja przecież też nagrywam, więc ktoś może pomyśleć, że ja się tutaj reklamuję i nigdy tego nie zrobiłem, tak ja mi się nie zdaje. Czegoś. No, I, ja miałem i tylko... I raz tylko napisałem do jednego YouTubera, czy nagramy razem, i nic mi nie odpisał. Warfiego? Tak. No trudno. I to uraz trauma została do dzisiaj. Widzisz, nie, lecz, wiesz co, może nawet nie zauważył, tak szczerze mówiąc, bo ja też na maila gmailowego nie wchodziłem przez wiele, wiele lat. Dopiero teraz wchodzę tak regularnie, bo wszystko przerzuciłem na gmaila, żeby nie bawić się w jakieś... No jasne, nie da się przeczytać wszystkiego też. Inne wiadomo. Poczty, gdzie masz zawalone spamem, nie? No na jakimś tam pułapie, wiadomo. Tam dochodzisz do 200-300 komentarzy, tam 100 wiadomości dziennie, Instagram, Discord i coś tam, to rozumiem, że jest ciężko. Ja tak nie mam, a już mi jest ciężko. Ja mam wiele, wiele tego mniej i też nie mogę odpisać na wszystko, i szczególnie na to samo 20 raz i kolejny dzień z rzędu. To rozumiem, że to się znaczy zmienia. Nie o takie mi podlizywanie chodziło, szczerze mówiąc. Tak, no to powiedzmy, nigdy to nie odbierałem takie coś, że zareklamował się chamsko. Ja, wiesz, pisałem do administracji, mówię, że spoko, tam wysyłałem im filmik, oni sobie tam oglądnęli i mówi, że mogę wysyłać, nie? No ja sobie tam bardziej na takie, jakby zobaczyli, bo tam jakby nikt mnie nie oglądał zbytnio, nie? Jakby zobaczyli, przedstawili opinię, czy ten film w ogóle się nadaje do oglądnięcia, co sądzą o mojej opinii, bardziej do takiej kwestii i rzeczywiście, no to też miało to oczywiście, żebym jakoś tam mało w końcu na początek publiczność nagrał, żebym jakby nie mówił tam do siebie, chociaż miałem tam swoje założenia, właśnie tak jak mówiłem, że gromadzę
jak najwięcej, jak najlepszych według mnie filmów, które cały czas staram się, żeby były lepsze. To tak samo akurat komentarze u słynnych YouTuberów, jakby żeby jak najwięcej miały lajków, żeby były na górze, to jest akurat chyba najstarsze na świecie oprócz sub for sub. O nie, sposób. Nigdy nie robiłem też sub for sub. Zawsze banowałem, od zawsze. Miałem 100, a jeszcze, a i tak banowałem, Miałem 100, w tych czasach jeszcze 100, robiłeś, nie? 100 z tych, 100 subskrypcji, robiłem live'y, ludzie wbijali sub for sub, od razu ban, nie? Nie, wiesz, nie było ale czegoś takiego. Nawet tacy duży YouTuberzy zaczynali od for sub, czyli z tego co ja pamiętam, jakiś multi sobie tak zaczynał, jakiś for sub. Ja nie robiłem niczego w tym kierunku, szczerze mówiąc. No. Od zawsze miałem coś takiego, że byłem miałem no, taki patrz, dla mnie patrz uraz. Też, jaki bardzo długo ta droga wybicia ci zaszła, ale w sumie to też byłeś jakby pierwszy, powiedzmy. To też naprawdę miałeś ciężej, no, to musiało zająć swój czas. Tak szczerze mówiąc, to trochę łatwiej, bo od razu mieliście jakiś start, nie? Tak, ja tak, tak. Za swoich czasów, jak zaczynałem, to ciekawostki już były i nagrywał je gościu o niku Nevi bodajże, przez W. I on w ogóle teraz chyba jest takim typem youtubera, co nagrywał kiedyś o Naruto, a teraz znowu nagrywa sobie co chce i też ma, wiesz, dużo mniejsze wyświetlenia. No co jest spoko, nie? Nagrywa sobie co chce. No ale to był jedyny gościu i robił, no już wtedy chyba robił gorzej te ciekawostki niż ja, a moje były chujowe, nie? Także wiesz. No i to wiadomo, że powiedzmy, że miałeś taką najcięższą drogę, ale jakby też nie chciałeś sobie pomóc, bo mi się wydaje, że ta pierwsza, wiadomo, na początku są te trudniejsze, ta pierwsza setka, dwusetka, trzysetka, pięćsetka, to jest najtrudniejsze. A potem, no jeżeli tak, te filmy naprawdę są dobre... Ja nie mogę. Ja ci powiem, że teraz mam... napisał do mnie youtuber o współpracę, w sensie nagrania Crossa, i on ma chyba 300 tysięcy subów. I no, to on do mnie napisał, że ja dograł jako taki gościu od Naruto, co wie więcej od niego. I ja mówię bardzo chętnie, bo i tak oglądałem jego kanał, nie? I po prostu on urwał się trochę ten kontakt i ja napisałem do niego, że to co robimy z tym filmikiem, bo ja bym chciał go mieć, wiesz, szybciej nagrane, a on miał wyjść w kwietniu, już koniec kwietnia. I on napisał, że no teraz nie mam czasu, bo coś tam muszę zrobić, ale się wezmę za to za dwa dni. I od tego czasu nie wziął się. I ja pomimo tego, że wiem, że może mi to podbić mocno, nawet suby czy tam wyświetlenia, to nie potrafię do niego napisać, że siema, to co robimy z tym filmikiem, bo mieliśmy to zrobić, a ja już odwaliłem ten scenariusz. Nie mogę się zmusić do tego, żeby po prostu zrobić coś takiego, nie? Bo nawet jeżeli to jest, ja już mam jakiś ten poziom kilkadziesiąt tysięcy, to i tak jest dla mnie takie... No to jest też tak... To jest ta kwestia reklama. Troszeczkę ego. To jest troszeczkę kwestia ego. W sensie boli cię to, że musisz tak. Ja bym chciał zrobić to sam i zrobiłem to sam. Znaczy, ale, w sensie, wiecie, tak, no tak. Wy jesteście, bo to wy oglądacie, ale chodzi o to, że od początku do końca nikogo nie prosiłem o pomoc. I to wydłużyło tą ścieżkę, oczywiście, ale ja się czuję z tym dobrze, że ja zrobiłem to sam, nie? Powiedzmy sam, no. Dobra, mieliśmy pogadać trochę o tym ego, ale Dekon ma duże problemy techniczne, coś tam mu się rozłącza z tym mikrofonem już chyba czwarty raz i po prostu nie wiem, w którym momencie utnę to, ale kończymy ten podcast, bo problemy techniczne weszły na nieświadomy przedtem poziom i nie jesteśmy w stanie po prostu nagrać tego dalej, albo ja bym prowadził monolog. A większość się tak już poruszyliśmy, nawet nie wiem, czy ktoś do tego momentu dotrwał, albo już macie chyba dom wysprzątany na glanc, także to było tyle. Cześć, do jutra, pa, pa. Jakiego jutra? Do następnego. Cześć.